biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Wczoraj było o Legii, o straconych szansach i awansie do Ligi Mistrzów, o porażce, a dzisiaj będzie o psychologii w sporcie, czy ona jest potrzebna, czy może nie jest w ogóle potrzebna. I o tym porozmawiamy sobie z psycholog sportu i biznesu Darią Abramowicz. Dobry wieczór, Daria. Dobry wieczór, witam serdecznie. Mówisz o sobie, pomagam osiągnąć mistrzostwo w sporcie i w życiu, a sport widzę inaczej. No to jak tak, widzisz ten tak sport? Tak sądzę. Wiesz co, przede wszystkim integrując doświadczenia, bo ja mam za sobą i taką ścieżkę sportową w roli zawodniczki, wywodzę się z żeglarstwa, przepracowałam w praktycznie dekadę jako trener, no a dzisiaj jestem psychologiem i integruję niejako te doświadczenia, tak bardzo, bardzo holistycznie staram się podchodzić do tego, co robię i to bardzo pomaga, to jest bardzo duży kapitał w, absolutnie w tym, czym się zajmuję, no i też robiąc to, co robię, kiedy oglądam sport, kiedy go śledzę, co czasami bywa przekleństwem, bo coraz rzadziej robię to jako kibic, to jednak no, staram się znaleźć tę dodatkową perspektywę, inną, spojrzeć sobie z różnych stron na te wszystkie rzeczy, które widzę i to zresztą nie tylko takich stron związanych ze sportem, czyli czy to od strony bardziej metodyki, czy od strony psychologii, ale na przykład od strony mechanizmów społecznych czasami, czy chociażby kiedy myślimy o mariażu sportu z polityką, bo przecież taki istnieje, jest coraz bardziej intensywny, to właśnie pod kątem jakichś takich mechanizmów bardziej socjologicznych. Ale mówi się, że sport nie tyka polityki, jest apolityczny. Tak, a z drugiej strony jest mnóstwo osób, które uważają, że sport zawsze przenikał się z polityką i mamy na to mnóstwo przykładów w historii i olimpizmu i sportu w ogóle, więc no pewnie warto opierać się o różne przykłady, raczej dziś widzimy, że tych stycznych punktów jest coraz więcej, a nie coraz mniej. Chciałabym wyjaśnić dwie kwestie. Mhm. Nie umawiałyśmy się na to, jak się dzisiaj ubieramy. A myślałam, że powiesz, że nie jestem z Chelsea, że chciałaś wyjaśnić wszystkim. A to jest druga kwestia, bo kanał sportowy, kiedy ogłosił dzisiaj, kto będzie gościem dzisiejszego Hate Parku, to pod tym tweetem pojawiły się pytania, czy to jest ten Abramowicz z Chelsea. To nie jest ten Abramowicz z Chelsea, ale tak naprawdę, Daria, ty słyniesz albo jesteś znana z tego, że jesteś psychologiem Igi Świątek. Prawda. Można tak powiedzieć o tobie? Współpracuję z Igą, między innymi, tak. Ale to jest taki największy twój trigger albo rozpoznawalność? Czy ty w ogóle możesz powiedzieć o sobie, że jesteś rozpoznawalna? Pewnie tak. Myślę, że też na przestrzeni, na poziomie tego, co robię, myślę, że tak. I rzeczywiście często po przecinku, po moim nazwisku pojawia się ten dopisek, o którym powiedziałaś teraz, ale ja sama staram się mimo wszystko dbać o to, żeby pamiętać, żeby pojawiało się też w przestrzeni publicznej, że pracuję także z innymi i dyscyplinami, sportowcami, zespołami, a także chociażby z organizacjami biznesowymi. Niemniej to, że Iga jest tak otwarta o tym, aby mówić o tym, jak istotna jest rola przygotowania mentalnego i psychologii w jej sportowej drodze, powoduje, oczywiście no, jakby jest to konsekwencją jej rozpoznawalności, powoduje, że ten dopisek właśnie się pojawia, więc ja mu absolutnie nie zaprzeczam. Skończyły się nam teraz igrzyska, w zasadzie zaledwie 3 dni temu, a mam wrażenie, że już niespecjalnie się o nich pamięta. Igrzyska, które były moim zdaniem bardzo wyjątkowe, bogate w bardzo dużo oświadczeń, statementów dotyczących zdrowia psychicznego, przygotowania mentalnego, zaangażowania w środowiska LGBT i takie postawy, które wspierają te środowiska LGBT. Ty na tych igrzyskach byłaś tylko blisko Igi, czy byłaś też blisko innych naszych polskich sportowców? Wiesz co, byłam z tenisem, byłam jakby z Igą i to jest dosyć istotne w przypadku tych igrzysk, dlatego że my mieliśmy bardzo utrudnioną możliwość poruszania się pomiędzy obiektami, przemieszczania się, to właściwie było niemożliwe. Ja pracuję też między innymi z żeglarzami i nie mogłam pojechać do tej wioski żeglarskiej, żeby wspierać się zawodniczki i zawodników, z którymi pracuję, właśnie z uwagi na ograniczenia koronawirusowe, covidowe. Natomiast
na igrzyskach najbliżej wobec tego byłam z Igą, ale stały kontakt absolutnie miałam ze wszystkimi sportowcami, z którymi pracowałam. Co więcej, kiedy my wróciliśmy do Polski, ja wróciłam 1 sierpnia, igrzyska trwały jeszcze tydzień praktycznie, to ciągle funkcjonowałam w czasie japońskim, bo moi zawodnicy jeszcze startowali. Mhm. To były twoje pierwsze igrzyska olimpijskie? Na pierwszych byłam, natomiast pracuję jakby przy igrzyskach już po raz któryś i to doświadczenie zbierałam. Natomiast odwołując się do tego, co powiedziałaś, to były absolutnie wyjątkowe igrzyska. Nawet powiedziałabym, że pod niektórymi względami przełomowe, więc prawdopodobnie sam wątek igrzysk mógłby nam tutaj zająć długie, długie godziny dyskusji, bo tych historii i pięknych sportowych historii, bo każde igrzyska mają swoje historie i historii związanych właśnie ze zdrowiem psychicznym i walką o prawa, o równość, o przełamywanie stereotypów, było ich mnóstwo, kryzysów mnóstwo, bohaterów, którzy wyrośli na poziomie tych igrzysk też bardzo wielu, więc no jak zawsze, no igrzyska mogą być inspiracją, to jest magia igrzysk, ona się pojawia na absolutnie wielu płaszczyznach i szkoda rzeczywiście, że dość szybko igrzyska olimpijskie znikają w takiej przestrzeni w świadomości publicznej, bo te historie, szczególnie tym razem, szczególnie po Tokio, właśnie w kontekście piętna, które odcisnęła na nas pandemia, te historie niesamowicie wiele uczą i mogłyby być świetną szkołą dla nas wszystkich. Absolutnie. Ty dużo mówisz, bo ja słuchałam kilka twoich podcastów i ty bardzo dużo mówisz o pandemii i o wpływie COVID-u na to, jak funkcjonują teraz sportowcy i jak w ogóle ta pandemia się, jakim piętnem się odcisnęła na sportowcach i pogadamy jeszcze o tym, ale mamy pierwszy telefon. 22 4486 6556, chyba dobrze widzę, chociaż nie założyłam dzisiaj okularów. Na ten telefon możecie dzwonić i zadawać pytania Darii, a my odbieramy pierwszy telefon. Kto jest z nami? Dobry wieczór, Tomek z tej strony. Cześć Tomek. Dobry wieczór. Mam takie pytanie do pani Darii. Myślę, że dzisiaj coraz bardziej doceniana jest właśnie rola psychologa sportowego, ale też w związku z pandemią. Czy ma taką obserwację właśnie nie tylko na sportowców, ale ja jestem osobiście nauczycielem w szkole i na przykład przez pandemię widzę, że bardzo duży wpływ na dzieciaki ma taka izolacja związana właśnie z pandemią. Czy pani Daria ma też takie obserwacje z własnej strony? Pierwsze pytanie. Jak najbardziej. Zdecydowanie tak. Zresztą akurat rozmawiałam z wieloma, znowu magia igrzysk w Tokio, rozmawiałam, miałam okazję rozmawiać z wieloma psychologami sportowymi z różnych krajów i zgadzamy się co do tego, że my wprowadziliśmy w przestrzeń publiczną dosyć niefortunne określenia na przykład dystansu społecznego, tłumaczonego z angielskiego social distancing. I dystans społeczny oznacza, jak wiemy doskonale, utrzymywanie pewnej odległości w kontekście pandemii po to, żeby nie transmitować wirusa. Natomiast ten dystans społeczny, taki rozumieniu potrzeby każdego człowieka, ma pejoratywne znaczenie, bo my, jest taka bardzo znana książka, podstawa psychologii społecznej Bogdana Wojciszka, która jest zatytułowana Człowiek, istota społeczna. My jesteśmy zwierzętami społecznymi, potrzebujemy innych do życia. Nie zostaliśmy ewolucyjnie stworzeni, nie funkcjonujemy w trybie samotniczym, to nie jest nasz tryb i dystans społeczny, ta potrzeba jego, czy obowiązek jego przestrzegania, inne restrykcje wywołują w nas rzeczywiście takie poczucie izolacji. Jeśli nałożymy na to jeszcze taki filtr związany z przeniesieniem pracy w dużej mierze do trybu zdalnego, maseczki na twarzach, które uniemożliwiają nam, to jest bardzo prosty mechanizm, uniemożliwiają nam odczytywanie ekspresji emocji. Mhm. To, i to też w ogóle było widoczne na igrzyskach, bo może zaraz o tym opowiem, a jest taka tradycja change pin, wymieniasz się takimi pinami, takimi małymi znaczkami, które mm-hmm. każdy dostaje. Tak. I podchodzisz do kogoś i nie wiesz, kim ta osoba jest, bo nie widać pod maski, nie jesteś w stanie tego zidentyfikować i ludzie próbowali nawiązywać konwersacje w wiosce, zachowując ten dystans właśnie w tych maskach i to nagle okazywało się niesamowicie trudne na poziomie czystej, prostej komunikacji. Więc wracając do odpowiedzi na pytanie, tak, izolacja pojawia się na różnych płaszczyznach, dotyczy funkcjonowania nas wszystkich, nie tylko sportowców. To poczucie, myślę, że bardzo też wpływa na dzieci właśnie, na uczniów, na dzieciaki w szkołach, które musiały przystosować się z jednej strony do edukacji zdalnej i my dopiero stoimy przed ogromnym wyzwaniem też, miejmy nadzieję, wkrótce powrotu dzieci do szkół. To będzie bardzo duże wyzwanie pod kątem psychologicznym, właśnie społecznym. To poczucie izolacji pojawia
pojawia się absolutnie u nas wszystkich. Zresztą, trochę wracając do sportu, dzisiaj pojawiła się taka informacja, że australijscy sportowcy, którzy wracają z igrzysk w niektórych stanach, między innymi w Nowej Południowej Walii, będą przechodzili 28-dniową kwarantannę. Tak, prawie miesiąc. Prezes Australijskiego Komitetu Olimpijskiego powiedział, że inne kraje witają swoich sportowców jak bohaterów albo po prostu jako dawno niewidzianych znajomych czy krewnych z wielką serdecznością. Australijscy sportowcy będą mieszkali w takich barakach, co pokazała pływaczka, medalistka Ariane Titmus, Australijka, na swoim Instagramie, absolutnej właśnie izolacji. Ale poczekaj. Daria, czy tam nie było wśród tej kadry olimpijskiej Australijczyków jakiejś sytuacji, gdzie oni złamali te kwarantanny i poszli imprezować w miasto? Przyznam ci, że tego nie wiem i jakby nie jest to żaden wybieg, nie wiem, nie zarejestrowałam takiej informacji, ale wiesz co, my byliśmy na Australian Open w styczniu już i była twarda 14-dniowa kwarantanna i to był jedyny kraj, gdzie ta twarda kwarantanna była. Przepisy były w ogóle takie, że zawodnik mógł... Przepraszam, że ci przerwę. Czy Tomek jest jeszcze z nami? Tak, jeszcze chciałam zapytać. Jeszcze mam jedno pytanie, ale słucham zainteresowanie. Dobra, dobrze, okej. Okay, a czy odpowiedziałam na pańskie pytanie? Okej, dzięki bardzo. No i oczywiście chciałbym się odnieść do Igi Świątek i na pewno to pytanie jeszcze i ten wątek będzie poruszany dzisiaj. Natomiast wiem, że na pewno pani nam nie powie, o czym ta rozmowa była po tym przegranym, nieszczęsnym meczu. Natomiast z mojej strony może jako kibica Igi chciałbym powiedzieć parę słów, że no bardzo jej kibicuję. Jestem przekonany, że ona nam przyniesie jeszcze bardzo dużo radości i na pewno nie jeden medal przed nią. Wierzę w to bardzo mocno. Natomiast widziałem po prostu ten obraz, który był pokazywany długo po meczu, gdzie Iga siedziała i płakała. Było widać, jak wiele emocji ją to kosztowało, jak bardzo jej zależało na tym. Znam oczywiście historię związaną z jej tatą, który był olimpijczykiem i tak dalej. Natomiast nie wiem, na ile pani może zdradzić jakieś kulisy, czy tej może pierwszej rozmowy, czy z samego właśnie takiego sposobu na wyjście z tej sytuacji samej, która była bardzo dramatyczna, wyglądała bardzo dramatycznie i na pewno tam były bardzo duże emocje, także jeżeli coś można przybliżyć, to bardzo bym prosił. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Rzeczywiście nie mogę zdradzić tego, o czym była rozmowa, to jest element tajemnicy zawodowej, która mnie obowiązuje, natomiast jeśli chodzi o tego typu sytuacje, to warto jest dać zawodnikowi, każdemu zresztą człowiekowi przestrzeń na to, żeby przefiltrował emocje. Tak się stało, że to odbyło się w świetle kamer i już. I Iga dzięki temu uczłowiecza w pewnym sensie sport. Ja uważam, że to akurat świetnie. No właśnie, o to ci chciałam zapytać. Czy ty się z tym zgadzasz? Bo było kilka opinii negatywnych, kilka, może nawet kilkanaście, że telewizja nie powinna tego pokazywać, że zbyt długo pokazywała. Ja miałam zupełnie odmienne zdanie, że właśnie bardzo dobrze, że pokazuje to, bo jest taki moment w życiu sportowca, w którym po porażce wali się cały świat. Dosłownie. Tak. Cały świat. I dobrze, żeby kibic widział, co tak naprawdę dzieje się ze sportowcem w tych właśnie trudnych momentach. I mi się akurat to podobało, że to wybrzmiało, że to było tak przejmujące. Przyznam szczerze, że nawet żywiłam głęboką nadzieję, że to w jakiś sposób uwrażliwi polskiego kibica. Natomiast ja nie widziałam negatywnych komentarzy, ale moi koledzy, którzy tutaj współprowadzili ze mną Hejt Park Olimpijski, widzieli bardzo dużo negatywnych komentarzy, więc chyba nie uwrażliwiło. Ale negatywnych w sensie takim, że się rozkleiła i nie powinna, powinna być twarda, czy negatywnych w sensie, negatywnych, że telewizja nie ma wyniku, odpadu w drugiej rundzie? Bo jednak jest też taka narracja, która dotyczy tego, że uporządkujmy to, kultura kibicowania jedno. Przekaz, który płynie mimo wszystko ze strony eksperckiej, ze strony mediów drugiej. Ja słyszałam też i czytałam opinie eksperckie zarówno przed, jak i po tym meczu, że rozstawienie zawodniczki z numerem 8 w rankingu WTA powoduje, że staje się ona kandydatką do medalu. Był też nawet w mix-zonie jeszcze tam na miejscu taki komentarz ze strony jednego z dziennikarzy. Trudno się z tym zgodzić, ale też nie do końca jest przestrzeń, szczególnie na gorąco, żeby z tym w jakiś sposób polemizować. To, co mogą robić osoby, zarówno pracujące w taki sposób, w jaki ja to robię, jak i czasami trenerzy, jak i osoby, które sportem zarządzają, jak i eksperci, no to na pewno dostarczać kibicowi wiedzę. I na przykład tutaj można opowiedzieć o tym, że
bardzo krótki był okres przejścia z trawy na nawierzchnię twardą, ponieważ przesunął się sezon. Wszyscy, którzy grali długo na trawie, mieli kłopoty w Tokio po prostu z nawierzchnią. Że tenisiści, dla tenisistów, ja zresztą celowo nawet u siebie na Instagramie napisałam taki post, trochę starając się nakreślić ten wątek, dla tenisistów igrzyska są wymagające na kilku płaszczyznach i żeby było jasne, każda dyscyplina ma swoją specyfikę i dla każdego sportowca one są wymagające w innej płaszczyźnie. Natomiast jeśli tenis chodzi, to dlatego między innymi, że tenisiści rok w rok jeżdżą w te same miejsca w tenisowym turze. Mają pewnego rodzaju rutyny związane z funkcjonowaniem w kontekście treningów, meczów, regeneracji, tego jak mieszkają. Kiedy pojawia się mieszkanie w wiosce olimpijskiej, gra dla kraju, które z dodatkowym bodźcem wywołującym napięcie u jednego zawodnika mniejszym, oczywiście u drugiego większe, ale jednak, to szereg tych czynników powoduje, że ta sytuacja staje się inna. I my, psychologowie, trenerzy, możemy przygotowywać zawodnika, opowiadać mu o tym, pokazywać te różne zmienne, które przecież są znane, ale jednak nic nie równa się poziomowi doświadczeniowemu, szczególnie jeżeli ktoś jest do tego przywiązany, szczególnie jeśli komuś bardzo zależy. I myślę, że tego nam troszkę brakuje, czyli rzeczywiście tego na przykład, za co jestem wdzięczna, że dziś możemy porozmawiać, nie wiem czy godzinę, czy półtorej, ale przeprowadzić taką niespieszną rozmowę, która może sobie dryfować, bo ja wiem o tym, że ja dryfuję cały czas, sorry, w różnych kierunkach, bo być może będzie tutaj jakaś warstwa edukacyjna, która skłoni nikogoś, kurczę, rzeczywiście nie patrzyłem na to w ten sposób. Mm-hmm. To jeszcze pytanie z czatu i odbierzemy kolejny telefon. Czy przegrana Igi na French Open Sakari, czy przegrana na igrzyskach z Badosą była bardziej bolesna? Oj, o to trzeba byłoby pytać zawodniczkę. To jest taka fraza, której ja często używam, jak ktoś mnie pyta, co zawodnik miał w głowie albo co było bardziej. No, o to trzeba byłoby pytać sportowca. Pamiętajmy, że w tenisie, znowu specyfika tej dyscypliny jest taka, że co tydzień właściwie przegrywają wszyscy poza jedną osobą. I tak. Proszę wierzyć, drodzy państwo, że jeżeli tenisista gra w finał turnieju i jeżeli ten finał przegrywa, to dalej to pierwsze emocje dotyczą przegranej, porażki. Aha. Dopiero później z czasem przychodzi jakaś refleksja, to był zaawansowany etap turnieju, zrobiłam dobrą robotę, to był finał, to na przykład, nie wiem, jest skok w rankingu, to odczuwam satysfakcję z poziomu, to był mecz na wysokim poziomie. Pierwsze emocje, przegrana. Tydzień w tydzień tenisiści przegrywają. To nie jest najprostszy pod słońcem w uprawianiu sportu. Inną sprawą jest, i to jest też trochę ciekawe, że jak zagłębimy się w inne dyscypliny sportu, to okaże się, że na przykład lekkoatletyka, załóżmy bieg, nie wiem, 400 metrów, załóżmy, ktoś przygotowuje się 4, a w tym przypadku 5 lat do tego, żeby powiedz bieg eliminacyjny, być może półfinałowy i finał. Jeżeli coś nie powiedzie się w tym jednym konkretnym biegu, w tego jednego konkretnego dnia, w tym jednym momencie, to dopiero jest porażka. Więc taki tenisista może spojrzeć sobie na swój sport i pomyśleć sobie, co tydzień przegrywamy albo co tydzień mamy szansę. A tam nie ma szans. A tam nie ma szans. Tak, odbierzmy kolejny telefon. Drugi. Kto jest z nami? Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Dzień dobry. Krzysztof, coś na tej strony, z Bogusława Gorce, jest takie miasteczko pod Wałbrzychem. Ja mam takie pytania, właściwie zapytanie. Czy miała pani kiedyś taką sytuację, że sportowiec albo biznesem przed spotkaniem ważnym biznesowym odmówił wyjścia na to spotkanie albo na mecz, albo na kort i powiedział, pierniczę, nie wychodzę, idź sobie sama. Tak, choć za każdym razem udawało się, mówiąc w cudzysłowie, ratować sytuację, ale parę razy było blisko takiego momentu, w którym zawodnik o tym mówił. A czy miała pani odwrotną sytuację? Na przykład taki ktoś był naładowany, nabuzowany takimi emocjami, że mówił, idę rozumnego, wygram dzisiaj do zera, a tu bak, klapa przegrywa w dwóch setach. Płacz, nie wiem, zawód. Tak. Również, gdzie ten poziom napięcia i pobudzenia przed nie do końca równał się temu, co działo się gdzieś tam na arenie sportowej rywalizacji. Czasami się to zdarza. Mam jeszcze pytanie odnośnie Igi Świątek. Nie wiem, czy tylko ja to zauważyłem, czy może Iga też to zauważyli. Iga Świątek zwyczaju ma spoglądanie w górę przy serwisie. Czy to jest właśnie spowodowane stresem, czy może... Nie wiem, może faktycznie sprawdza jakaś pogoda przed serwisem.
O to pewnie tak dokładniej trzeba byłoby zapytać sztab szkoleniowy w sensie trenera. Natomiast bardzo często to spoglądanie w górę dotyczy tego, żeby sprawdzić, skontrolować, gdzie jest słońce, czy świeci w oczy przy podrzucie, czy nie. Czy na przykład akurat zachodzą chmury, bo kiedy to słońce zachodzi, ono się pojawia, to zmienia się nieco światło. Ale to też jest taki element nawykowy. To jest element, serwis jest najbardziej złożonym ruchem i takim najbardziej schematycznym akurat w tenisie. No w związku z tym tam jest szereg takich rutyn. Nie ma to akurat, to spoglądanie w górę nie jest w żaden sposób skontrolowane, ono nie jest żadną przepracowaną rutyną, ale takie mniej więcej są źródła. W takim razie ode mnie to wszystko. Pozdrawiam piękne panie. Dzięki. Miłego wieczoru życzę. Dziękujemy wzajemnie. Wrócę jeszcze do tego momentu płaczu Igi i momentu, w którym ty do niej podchodzisz. Czy dopadł cię hejt z tego powodu? Bo ja widziałam bardzo krytyczne komentarze na twój temat, że za długo czekałaś, niektórzy uważali, że nie powinnaś się w ogóle podchodzić. I jak ty sobie z tym poradziłaś? Bo ja... Czy cię w ogóle dotknę? Przede wszystkim byłam na tyle zaangażowana w pracę w tamtych dniach i do końca igrzysk, że nie kontrolowałam, nawet tak jak zazwyczaj to robię, treści, które przepływają przez media społecznościowe. Natomiast rzeczywiście gdzieś jednym okiem widziałam, że toczyła się dyskusja na temat tego, że ze stoperem sprawdzano, trochę w cudzysłowie mówiąc, ile czekałam. Od tego też zaczęłam chyba odpowiedź na poprzednie pytanie, że warto dać danej osobie trochę czasu na przefiltrowanie emocji. Na to, żeby była sama ze sobą, ze swoimi myślami. Zazwyczaj znam swoich zawodników, z którymi pracuję na tyle, że mniej więcej wiem, co się dzieje, w jakim są takim momencie. I kiedy widzę, że dana osoba na przykład gotowa jest do tego, żeby porozmawiać, no to po prostu ta rozmowa się rozpoczyna albo następuje jakakolwiek inna forma interakcji. To wbrew pozorom, mimo tego, że sytuacje, nie ma dwóch takich samych sytuacji, część tego typu interwencji jest absolutnie podyktowana warsztatem najzwyczajniej w świecie, więc trzymam się tego warsztatu, trzymam się tego, na ile znam zawodnika czy zawodniczkę i dobieram środki. Mm-hmm. A odpowiedz mi na pytanie, co czuje trener, który dba o przygotowanie mentalne, o poczucie własnej wartości albo w ogóle o pewność siebie sportowca w trakcie spotkania, bo rozumiem, że zależy ci na tym, żeby Iga była jak najbardziej pewna siebie w trakcie meczu. Co czuje trener takiego sportowca, kiedy w trakcie spotkania rozgrywanego na Igrzyskach Olimpijskich słyszy, jak jego podopieczny krzyczy, jest sfrustrowany, ona nic nie psuje, dlaczego tak się dzieje? Co ty wtedy czujesz? Czy słyszysz sobie, znaczy, czy myślisz sobie, Houston, mamy problem? Czy po tylu latach w sporcie? Czy to jest dobre, że ona te emocje wyrzuca w trakcie meczu? Przede wszystkim po tylu latach w sporcie jestem cały czas w trybie pracy. To nie do końca jest taki moment, w którym ja uruchamiam sferę swoją osobistą, emocjonalną. Jestem po prostu w trybie pewnego zadania i w tej profesjonalnej ocenie rzeczywistości. Natomiast oczywiście, że widząc pewnego rodzaju reakcję, przebieg meczu, po to tam jestem, zbierając w pewnym sensie dane, obserwując, a czasami też wspierając zawodnika czy zawodniczkę, oczywiście, że staram się z jednej strony znaleźć czasami jakąś drogę, natomiast no przede wszystkim wyciągać też wnioski z tego, co się dzieje. Czy to jest problem, czy wyrażać emocje, czy nie. To naprawdę, to akurat pytanie, to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Są zawodnicy, którzy potrzebują ten wentyl uruchomić, otworzyć, upuścić troszkę tego powietrza. Są tacy, którzy w zdecydowanie większy sposób kumulują, wyciszają i bardzo mocno skupiają się na tym, aby gdzieś tam być tu i teraz. Po Nowaku Dżokowiczu widzieliśmy, co dzieje się, kiedy eksplozja następuje. Tam była eksplozja. Rakieta, która pofrunęła w trybuny, potem rozbicie rakiety o słupek. Więc naprawdę tyle ilu zawodników, tyle w pewnym sensie jest strategii, tyle jest też takich mechanizmów i postaw, które pomagają, i narzędzi, które pomagają, żeby nie tłumić emocji. Często mówimy o ich kontrolowaniu. Ja
ponieważ my lubimy, psychologowie, tak być blisko słowa, mówimy o regulacji emocji. Kiedy jest moment dogodny do tego, żeby troszkę je wypuścić i je wyrazić, a kiedy warto jednak na chwilkę chociaż schować je do szuflady i bardzo mocno skupić się na przykład na konkretnych do wykonania zadaniach. Czyli krótko mówiąc, to jest element, absolutnie element pracy. Zawsze też jakiś sygnał tego, co się dzieje. Jasne, że tak. Mhm. Kto jest z nami? Bo mamy kolejny telefon. Dużo dzisiaj telefonów. Dobry wieczór, Grzesiek z Gliwic. Cześć, Grzesiek. Mam pytanie do pani psycholog. Jakby pani, co by pani doradziła tej pani Annice z Niemiec, ten słynny ostatnio przypadek z koniem, który odmówił posłuszeństwa. Pani Annika się rozpłakała, koń odmówił posłuszeństwa. Jakoś no, tu też ewidentnie jest potrzebny psycholog sportu, żeby coś porozmawiał z tą zawodniczką. Co się pani, inaczej, co pani na ten temat myśli, jak się pani wypowie? O, tak zapytam. Bardzo dziękuję za pytanie. Znaczy, nie wiem do końca, czy chodzi o to, co w trakcie taka zawodniczka mogłaby zrobić, czy raczej po fakcie, jaką interwencję zastosować. Natomiast może przybliżmy sytuację podczas Igrzysk Olimpijskich. Koń odmówił współpracę, odmówił posłuszeństwa, nie chciał wykonać skoku. Zresztą była też taka sytuacja właśnie, w której niemiecka trenerka uderzyła pięścią konia, za co została... Tak, bo to dosyć długo trwało. Tak, to długo trwało, więc dodatkowo był tutaj taki aspekt bardzo, bardzo przykry, dotyczący stosowania przemocy. Przede wszystkim praca z jeździectwem jest jedna w ogóle z bardziej wymagających dyscyplin sportu, dlatego że poza pracą z jeźdźcem pojawia się behawioralny aspekt pracy ze zwierzęciem. Zwierzę i jeździec w pewnym sensie na pewnych płaszczyznach tworzą jedność. I to, w jaki sposób koń odczuwa emocje, napięcie z ciała jeźdźca, są niesamowite. Tak, bo zwierzęta przecież odczuwają nasze emocje. Dokładnie. Więc na pewno taka rozmowa dotyczyłaby tego, jakie mogły być źródła sytuacji, która się pojawiła, tego nieposłuszeństwa. Czy rzeczywiście to koń doświadczył lęku, stresu z powodów zewnętrznych, czy może jednak oddziaływanie zawodniczki, czy na przykład jej poziom wysoki stresu, napięcia z ciała na to wpłynął. No i to chyba, od tego chyba bym zaczęła. Później, no, nie mając danych, też trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, co można, oczywiście jak można zareagować i co można doradzić, bo moja praca polega najpierw na zebraniu wywiadu, na próbie postawienia diagnozy i dopiero później na doborze narzędzi. Mhm. Muszę się Państwu przyznać, że nawiązałyśmy kontakt z Darią dużo, dużo wcześniej. Wydaje mi się, że to był przełom kwietnia albo marca. Nie udało nam się znaleźć tego terenu. Wcześniej było. Jeszcze wcześniej. To było zimą, bo tak, ja właśnie myślałam o tym, że bardzo długo się umawiałyśmy. Tak, no ale to też było spowodowane tym, że ty bardzo dużo wyjeżdżałaś, tak, prawda? Natomiast mam wrażenie, że ten moment, w którym się spotykamy, ten poigrzyskowy, w których, tak jak powiedziałyśmy, tyle rzeczy by brzmiało ważnych, jest idealnym momentem, bo mam wrażenie, że dzisiaj w sporcie to już jest ten moment, w którym absolutnie nie można zostawić kwestii psychologa, który jest przy sportowcu, wsparcia mentalnego, przygotowania do wystąpień. I tak sobie myślę, dlaczego 10 lat wcześniej nie było to tak istotne, a istotne jest to dzisiaj i to w takim ogromnym wymiarze, bo naprawdę coraz więcej sportowców zaczyna o tym mówić. Jest jedna grupa sportowców, która nie mówi o tym i zaraz cię o to zapytam, bo jestem w zasadzie ciekawa, dlaczego nie mówi, ale wróćmy do tego, dlaczego 10 lat temu ten sport tak dobrze funkcjonował, bo dobrze sobie radził, on był. Zdobywało się medale, osiągało się rekordy i nie mówiło się tak głośno o psychologii, a dzisiaj to jest temat, który wręcz jest na ustach bardzo wielu sportowców. To prawda. Przede wszystkim, nie wiem, czy wiesz, ale już Artur Partyka około igrzysk w Barcelonie w 92 roku pracował z psychologiem i o tym mówił, tylko że to się wówczas też nie przedostawało do opinii publicznej. Dzisiaj dzięki dynamicznemu rozwojowi mediów, w tym mediów społecznościowych, my w ogóle mamy większą platformę do tego, żeby o różnych aspektach mówić sportu. I to akurat jest jeden z czynników, nie główny, ale jeden z. Natomiast specyfika naszych czasów, pewnego rodzaju chroniczny stres, któremu jesteśmy wszyscy poddawani, dane
zwiększające się, dotyczące dane światowej, chociażby Organizacji Zdrowia, dotyczące depresji. Dziś czwarta najczęściej występująca choroba w populacji, diagnozowana, dodajmy, a do 2030 roku jest taka prognoza, że może być pierwsza na tej liście, dokładnie. Dalej idąc, w ogóle specyfika sportu i tego, że to szybciej, wyżej, dalej, ten rozwój też technologii stosowanych w wielu dyscyplinach sportu, pomiarów, danych dotyczących ciała, dotyczących różnego rodzaju narzędzi stosowanych w szkoleniu sportowym, dochodzi do takiego punktu, w którym bardzo często na tym topowym poziomie, szczególnie z jednej strony, kiedy przygotowanie techniczne, taktyczne, motoryczne, ono już zaczyna funkcjonować na bardzo, bardzo, bardzo zbliżonym poziomie u właściwie większości zawodników, to ten najmniej mierzalny aspekt potrafi zadecydować. Właśnie szczególnie wtedy, kiedy pojawia się ten stres i napięcie, ten kluczowy moment, który potrafi przedefiniować tak naprawdę wiele rzeczy, które my wiemy, umiemy i których wydawać by się mogło, jesteśmy pewni. I to dotyczy nie tylko zawodników, dodajmy, ale także trenerów i wszystkich, którzy temu stresowi są poddani. Idąc dalej, ja myślę też, że bardzo istotną kwestią jest w ogóle rosnąca świadomość społeczna, bo w skali całego społeczeństwa i też krajów rozwiniętych mówimy coraz więcej o roli po prostu psychologii, psychoterapii. Powoli zaczynamy nawet mówić o roli psychiatrii, odczarowując ją, czyli o farmakologii stosowanej w leczeniu zaburzeń psychicznych. No i środowisko sportowe no niejako też jest, staje się temu trochę bliższe. Z jednej więc strony na takim poziomie budowania fundamentów, wsparcia psychologicznego, bo dziś mówimy już nie tylko w ogóle o treningu mentalnym, ale też te igrzyska to pokazały, że my mówimy o zdrowiu psychicznym w sporcie. To jest w ogóle game changer, absolutne. To jest też oczywiście aspekt rozwoju, czyli ten obszar dzięki psychologii, ten obszar, który dzięki treningowi mentalnemu, zdobywaniu i stosowaniu kolejnych narzędzi pozwala wykonać ten jeszcze jeden krok na drodze do mistrzostwa. Więc ja myślę, że tych płaszczyzn też tutaj jest bardzo dużo. No i fantastycznie, że pojawia się coraz więcej ambasadorów i orędowników tego mówienia o zdrowiu psychicznym. Najgłośniej ostatnio jest to Simone Biles, Naomi Osace, ale przecież i w Polsce, bo nie Justyna Kowalczyk, bo Magda Fularczyk-Kozłowska, ostatnio Agnieszka Kobus-Zawojska, nawet po igrzyskach, już dziś zresztą wielu sportowców, Adam Małysz przecież i współpraca z profesorem Blecharzem. Mhm. Tego naprawdę jest sporo, a w Stanach Zjednoczonych no, tych nazwisk jest równie wiele, bo to jest Michael Phelps, Lindsey Vonn, Kevin Love, koszykarz, były koszykarz Cleveland Cavaliers, który w ogóle napisał świetny tekst o lęku. Jest tego bardzo dużo, czyli kręci się koło. No i to dobrze, i powiedz mi, Daria, Simone Biles, zakładam, że współpracuje z psychologiem i korzysta z tej pomocy, z tego wsparcia, a mimo wszystko przyjeżdża na Igrzyska Olimpijskie i wycofuje się ze startów. Główna kandydatka do złota olimpijskiego w gimnastyce sportowej. Wiesz, tam jest ogromna historia w tle, bo tam jest historia głośnej sprawy Larego Nassara, lekarza kadry i Związku Gimnastyki, Amerykańskiego Związku Gimnastyki, który został skazany na właściwie dożywocie, ale to jest tam chyba skazanie 172 lata pozbawienia wolności, chyba taki wymiar kary za molestowanie seksualne, za przestępstwa na tle seksualnym. Simone Biles, wielokrotna mistrzyni świata, ta bohaterka poprzednich igrzysk, ogromna gwiazda sportu w Stanach i na świecie, powiedziała, że mierzy się ze swoimi demonami, że czuje ciężar świata na swoich barkach. To właściwie jest cytat. Jest człowiekiem. Tego po prostu jest bardzo dużo. I myślę, że to jest też ważny przekaz tych igrzysk i w ogóle naszych czasów, że po prostu każdy z nas, każdy z nich, każdy z tych osób, które funkcjonują w tym świecie sportu topowego, to jest przede wszystkim człowiek. Odbierzmy kolejny telefon. Halo? Halo, halo? Chyba halo? Nie. Halo? Kto jest z nami? Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz. Cześć, Łukasz. Z Podlasie. Się kłania. Także chciałem na początku powiedzieć, że bardzo fajną robotę robicie w kanale sportowym. Przez wszystkie wasze relacje oglądam. Bardzo, bardzo super to się słucha i mam nadzieję, że to będzie dalej trwało tak po pracach między widzami a różnymi gościami. Tak na początku chciałem powiedzieć. Dzięki. Dzięki. Na pytanie do Iwony, tak mogę powiedzieć.
Posłuchaj, ja tylko chciałam zapytać, bo ja się psychologią też interesuję. I powiedz mi taką rzecz. Nasi siatkarze, nie wiem, czy taki temat padł dzisiaj, bo... Jeszcze nie. Bo jestem... Chciałam zapytać, co w takiej sytuacji, po takim meczu, po meczu może życia dla niektórych, dla większości siatkarzy, czują psychicznie nasi siatkarze, którzy na przykład Bartek, jak widziałem, jak płakał, widziałem, że to może dla niego mecz życia. Co w takiej sytuacji czuje pierwsze jakby wrażenie, co czuje siatka? Gdzie on tak naprawdę, tak jak już mówiłem, no może czekał na ten mecz całe życie, może ten mecz był życia, tak? No bo to były olimpiady i tak dalej. Ja chciałem właśnie zapytać, co w takiej sytuacji pierwsza myśl jest u siatkarzy? Wiem, że jest płacz, zgroszenie, ale może tu pytanie do eksperta. To znaczy, ja się chyba nie odważę zabrać stanowiska i wypowiedzieć się za to, jak czuli się siatkarze. No. Myślę, że to nie jest na pewno żadna przyjemna sytuacja, natomiast nie jestem adresatem tego pytania. Jest mi bardzo przykro, chętnie bym pomogła i zaspokoiła ciekawość, ale niestety nie wiem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo nigdy tego nie przeżyłam, czym jest... gra na Igrzyskach Olimpijskich i jak smakuje porażka na Igrzyskach Olimpijskich, więc... A tym bardziej porażka, kiedy jest się w roli faworyta. Tak, i o tym też właśnie jest... O to chodzi, że chciałam może dodać, że właśnie jeżeli my byliśmy stawiani w takim roli, no to ty dużo mówić, faworyta głównego, tak? I właśnie o to chodzi, czy ty jako zawodniczka właśnie nie miałaś takiej sytuacji, że... Był mecz, który po prostu od, że tak powiem, na początku był w roli faworyta, mecz taki ważny, no i nas przegrywasz, tak? I ja... chociaż to nie jest olimpiada, to są pewne mistrzostwa świata, w których grałaś i tak dalej, właśnie o to chodzi, nie? Ja przede wszystkim nigdy w sporcie nie lubiłam się stawiać w roli faworyta i na pewno będę z Darią na ten temat rozmawiać, bo to jest też ciekawy wątek. Kilku naszych sportowców śmiało i odważnie deklarowało, że przyjechało na Igrzyska po złoto. Ja nigdy do takich sportowców nie należałam. Wolałam w spokoju, w ciszy wypracować wynik sportowy. Natomiast intryguje mnie to bardzo i w pewnym sensie podziwiam chyba mocną psychikę takich sportowców, którzy potrafią przed startem zadeklarować sukces i jeszcze potem ten sukces osiągnąć. Siatkarze deklarowali ten sukces i powinęła im się noga, niestety. Także myślę, że to może boleć dwukrotnie. Mocniej. Jeszcze do Darii mam jedno pytanie, przepraszam, bo zajmuję tylko linię. Do Darii mam jedno pytanie, bo to nie wiem, czy był, bo ja już z tym w pracy. Czy był poruszany już tutaj temat Igi Świątek? Był. Był poruszany. Dobrze. To w takim razie może jeszcze jedno pytanie. Co do naszych koszykarzy 3x3? O właśnie, to mam pytanie do Darii. Mm-hmm. Daria, posłuchaj, jesteś w tym bardzo dobra, dlatego zapytam ciebie. Powiedz mi taką rzecz. Właśnie, jak to jest, że właśnie może podobne pytanie do siatkówki, że też byliśmy wystawiani w roli faworyta i wszyscy to oczekiwali, bo to nowa dyscyplina w olimpiadzie i tak dalej. Powiedz mi taką rzecz. Jedna rzecz, jeżeli jesteś stawiany w roli faworyta, na pewno miałeś takie rozmowy, tak jak nasi koszykarze 3x3. Co zazwyczaj im wtedy tłumaczysz? Co zazwyczaj im wtedy mówisz? Mówisz po meczu, na pewno przeprowadzasz trudną rozmowę, tak? I tylko tak mnie ciekawi, to pierwsze słowa, jakie do takiego mówisz koszykarza, który wiedział, że no po prostu bardzo traci dużo szansy. No nam może na to medal i swój jedyny w życiu, tak? I pytanie... To i pierwsze, jakie słowa możesz powiedzieć, tak? Tak na gorąco. Przede wszystkim może też troszeczkę odczaruję. To nie do końca jest tak, że psycholog jest taką osobą, która jako pierwsza podchodzi, z reguły tak nie jest, jako pierwsza podchodzi do zawodnika czy do zespołu i też inicjuje komunikację, inicjuje rozmowę czy analizę. Raczej struktura procesu jest taka, że to jest taki moment dla trenera, dla trenerów bardzo często, a jeżeli mówimy o dyscyplinach zespołowych, to, no to jest też ten wątek taki, w którym widzimy takie interakcje pomiędzy zawodnikami. Natomiast jeśli dochodzi do takich rozmów, trochę odpowiem na pytanie, to bardzo często mówimy o tym i przed, i po tak naprawdę takich wydarzeniach, analizując je, jak bardzo ważne i wartościowe w sporcie jest skupianie się na standardach pracy, ja to bardzo często powtarzam, a nie na oczekiwaniach.
de facto oczekiwania w momencie rywalizacji nie są nam absolutnie do niczego potrzebne, ale one potrafią bardzo skutecznie uruchamiać pewnego rodzaju mechanizmy w naszej głowie, które no, zakładamy sobie troszeczkę taką, taką linę, nie? Naszej, taką z tego, co mówisz, wynika, że nasi siatkarze popełnili bardzo podstawowy błąd. Ja tego nie wiem. Wiem też, że akurat miałam przyjemność gościć w jednym z programów podsumowujących igrzyska w jednej z telewizji i słyszałam na żywo wywiad z trenerem siatkarzy, z Witalem Heinenem, który powiedział, że oni jeszcze są przed analizą, że mają jeszcze tydzień wolnego i dopiero kiedy spotkają się i przeanalizują wszystko. I to jest akurat świetne podejście, to znaczy, tak jak powiedziałam wcześniej, dajemy emocjom szansę przefiltrować. Przepuszczamy to po to, żeby mając już odrobinę taki większy emocjonalny dystans do tego, co nam się przytrafiło, do całego doświadczenia, być w stanie na poziomie racjonalnym podejść do analizy. No i to jest niesamowicie ważny moment właśnie, dlatego, że dopiero dobrze przepracowane wydarzenie, przeanalizowane, będzie w stanie sprawić, może w krótszej, może w dłuższej perspektywie, ale sprawić, że ta porażka, to nie powodzenie, to doświadczenie może być lekcją, może być cennym kapitałem. Jeżeli będziemy próbowali zamieść pod dywan i trochę zapomnieć i przeczekać, no to spod tego dywanu to najczęściej wypada. I to często w kluczowym momencie. Więc nie wiem, wiesz, nie wiem, co z siatkarzami się wydarzyło. Dużo jest bardzo przecież komentarzy dotyczących samego przygotowania, czysto takiego siatkarskiego, przeprowadzenia takiego motorycznego, taktycznego. No a to nie są kompetencje psychologa, to po pierwsze. A po drugie, pamiętajmy, że sportowcy mają być mistrzami w swoich dyscyplinach sportu, a nie mistrzami w psychologii. Nawet jeżeli będą najlepiej na świecie funkcjonowali w aspekcie mentalnym, a właśnie nie będą optymalnie przygotowani w takim aspekcie technicznym, taktycznym czy motorycznym, to nic z tego nie będzie. Na czacie przewija się pytanie do ciebie, czy ty kiedykolwiek współpracowałaś ze sportami zespołowymi? Owszem. Z kim? Z siatkówką, z koszykówką. Tak. Próbuję sobie przypomnieć, bo przepraszam, ale tego było dosyć dużo, więc muszę przewinąć w pamięci. To były kluby ligowe, to były reprezentacje? Tak, to były kluby. Nie, to był poziom klubowy. To był poziom klubowy, tak. I która praca jest łatwiejsza? Z grupą czy ze sportowcem, który uprawia indywidualną dyscyplinę sportu? Ona jest inna i to bardzo inna. I nie powiedziałabym, nie umiem, często dostaję to pytanie, nie umiem zrobić takiej gradacji i ocenić, która jest łatwiejsza, która trudniejsza. Każda ma swoją specyfikę, bo w sportach zespołowych, i to na pewno wiesz doskonale, no jest ta dodatkowa dynamika, tych poziomów relacji jest bardzo wiele. Tak. Kształtowanie lidera na boisku czy na murawie i lidera. Tak, nie ma przede wszystkim tego stresu, że jak ja coś zawalę, to się wszystko posypie, jest taka odpowiedzialność grupowa. Tak. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Ta praca jest inna. Pewne rzeczy łatwiej jest przeprowadzić w zespole, bo te interakcje są inne niż wtedy, kiedy sportowiec czuje, że właśnie cały ciężar odpowiedzialności spoczywa na nim. A inne jest przeprowadzić nieco trudniej. Na pewno to, co robi się zawsze na początku w pracy ze sportami zespołowymi, no to jest praca nad komunikacją. Zresztą w ogóle każdy z nas absolutnie od tego powinien zaczynać pracę nad sobą, nad komunikacją. To zapytam cię, czy łatwiej się otwiera sportowiec, który uprawia indywidualną dyscyplinę sportu, czy łatwiej się otwiera grupa? Dokąd się zmierzasz? Tak, mam doświadczenia, że grupa się bardzo trudno otwiera. Grupy mają pewne cechy czysto psychologiczne. Grupy są hermetyczne. Grupy mają swój kodeks przecież bardzo często, począwszy od języka, którym operują, poprzez zachowania, poziom zaufania, podążanie za liderem. Tych mechanizmów i schematów jest bardzo, bardzo dużo. Wejść w cudzysłowie do grupy, wytworzyć pewnego rodzaju klimat, który pozwoli na to, żeby przeprowadzić taką skuteczną pracę i zbudować to zaufanie, a jednocześnie też nie interferować w tę grupę na tyle, że te mechanizmy, które tam są, zostaną zaburzone, jeśli są skuteczne i konstruktywne, to jest bardzo duże wyzwanie. No właśnie i trochę odpowiadasz na moje pytanie, że chyba trudniej jest wejść w sporty zespołowe jednak. Bo był tutaj u nas w trakcie Hyde Parków Olimpijskich Marcin Możdżonek, który opowiadał Słyszałaś o tej historii, że ta grupa tamta ówczesna siatkarska, no nie dopuściła psychologa. Tak.
Jest rzeczywiście, te normy grupy są dużym wyzwaniem, ale wiesz, w sportach indywidualnych z kolei ten poziom odpowiedzialności za wynik, właśnie poziom odpowiedzialności za proces, też takie zamknięcie i takie poczucie tego, że wszystko uzależnione jest od poczucia pewności siebie czy samooceny jednej osoby właściwie. Z drugiej strony pamiętajmy, że w sportach indywidualnych, a na przykład takim niech będzie ten tenis, o którym już gdzieś rozmawiałyśmy, wydaje się indywidualny, owszem, ale on jest czasami wręcz osamotniający, bo na korcie, kiedy zawodnik gra singla, przy zasadach dotyczących komunikacji z tym zawodnikiem w trakcie meczu, to jest sport, który bardzo, bardzo osamotnia. No to jednak i tak pracuje się w zespole. I to w zespole, który przebywa często ze sobą po 300 dni w roku. I ta dynamika też się pojawia, ale ona jest inna. Każda dyscyplina sportu ma coś swojego i wyjątkowego, wiesz? W tenisie, zobacz, na przykład jest tak, że zawodnik jest jednocześnie pracodawcą. Myślałaś o tym kiedyś w ten sposób? Zawodnicy opłacają zespoły, z którymi pracują. Aha. I wyobraź sobie sytuację, w której masz w sobie na tyle pokory, gotowości, że słuchasz często nie tego, co chcesz usłyszeć, bo wiesz. A jesteś szefem. A jesteś jednocześnie szefem tego wszystkiego, tak naprawdę. Z drugiej strony masz żeglarstwo, idźmy przez chwilę przez dyscyplinę, które wiąże się z takim poziomem jakby rozumienia fizyki, aerohydrodynamiki, meteorologii, inżynierią, która jest dzisiaj w nim stosowana, że też bardzo trudno, w ogóle przecież żeglarstwo się mega trudno ogląda, bo ono po prostu jest tak wielopłaszczyznowo złożone. No nie porywa mnie, muszę przyznać szczerze. Ja w pełni rozumiem, nie każdy jest taki jak ja, że sobie ogląda tutaj GPS, tutaj prawda, rodzaje fali i tak dalej. Jeździectwo, o którym wspominałyśmy, gdzie mamy interakcję ze zwierzęciem. Mamy na przykład biatlon, w którym właściwie w pewnym momencie zatrzymujesz oddech, musisz zapanować nad swoim ciałem w absolutnie mistrzowski sposób. Mamy dyscypliny sportu związane z ryzykiem, jak skoki narciarskie, z bardzo dużym ryzykiem. Każda dyscyplina ma coś. Zresztą to jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej fascynuje w mojej pracy i powoduje, że mam do niej cały czas bardzo dużo pasji. Ja wrócę jeszcze do tych sportów zespołowych, ale odbierzmy telefon. Kto jest tym razem z nami? Halo? Halo, halo. Witam, Maciej z Gliwic z tej strony. Dobry wieczór. Cześć, Maciej. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że akurat dzisiaj się dodzwoniłem, bo mam kilka słów do powiedzenia, jeśli chodzi o kibiców w Polsce. Pani Daria na pewno wie, jak to wygląda doskonale, zresztą ty Iwona też, bo miałaś ze sportem bardzo dużo do czynienia. No i na początku chciałem bardzo podziękować wszystkim sportowcom, którzy wystąpili w Tokio i tym, którzy byli faworytami, i tym, którzy nimi nie byli. Tym, którzy sobie poradzili i tym, którzy no, nie osiągnęli tych rezultatów, które zakładali. Dlaczego? Bo my tak naprawdę nie wiemy, jakie historie stoją za tymi ludźmi. Nie wiemy, ile poświęcili czasu, ile poświęcili zdrowia, ile poświęcili czasu poza domem. I chciałem właśnie powiedzieć o kibicach polskich. Albo nie, jeszcze powiedzmy o tym, że chciałem ci podziękować, Iwona, za twoje słowa w trakcie igrzysk, że nieważne, czy Polacy zdobywają medale, ty się cieszysz z tego, że oni są i że oni walczą. I te słowa bardzo mi się podobały jako byłemu sportowcowi. Natomiast... Tak, tak. To, przepraszam, że ci przerwę. Bardziej chodziło o to, że mnie rajcuje cały ten proces wyścigu, czy biegu, czy rywalizacji, aniżeli już efekt końcowy. No to są te emocje, które ja kocham w sporcie, ale okej, idź dalej. Nie no, dokładnie to mi się bardzo spodobało, bo takie słowa mógł wypowiedzieć tylko sportowiec, a nie ktoś, kto siedzi na kanapie pół życia i marudzi, bo Polak był 7 albo 11. W ogóle jeśli chodzi o kibiców w Polsce, też odnośnie Euro, które niedawno mieliśmy w piłce nożnej, ale mówię tutaj głównie o igrzyskach. Moim zdaniem w Polsce jest tak naprawdę w kibiców jest 20%. Reszta to są obserwatorzy albo po prostu desperacji. Tutaj pytanie może do pani Darii, czy tylko w naszym kraju tak to wygląda, czy jednak w innych krajach też jest taki problem? Rozmawiałyśmy o tym. Tak, rozmawiałyśmy o tym. To powiedz, aha, bo ja też tak, jestem przy... Rozmawiałyśmy, przepraszam, poza anteną, więc nie miał pan okazji usłyszeć. Źle się wyraziłam, nieprecyzyjnie. Moim zdaniem i z moich obserwacji wynika, że kraje, które mają taki bardzo usystematyzowany proces obecności sportu w życiu społeczeństwa, od wychowania poprzez sport, przez taki rozwój w kierunku sportu wyczynowego, przez sport mistrzowski, kończąc na aktywizacji osób starszych, tam, gdzie ta kultura fizyczna jest bardzo mocno obecna,
obecna, to w tych krajach to kibicowanie jest takie bardziej dojrzałe, bardziej świadome, kierowane. I wesołe. Proszę? I wesołe. Też tak. Często takie bliższe takiemu szczęściu, radości, tym emocjom z tego katalogu jak najbardziej. I też takie bardziej wspierające zespoły, wspierające sportowców, często też trenerów. Jest tam więcej też zrozumienia właśnie dla tych historii, o których pan wspomniał, które za sportowcami bardzo często stoją. I też niższy bywa poziom oczekiwań, takich społecznych oczekiwań wobec sportowców. A dlaczego my jesteśmy tacy okrutni, jeśli chodzi o sposób kibicowania? Wiesz co, chyba tak troszkę bym złagodziła, że może nie okrutni, bo ja też mam takie poczucie, że to się zmienia u nas bardzo mocno, że coraz więcej rozumiemy i duża zasługa tutaj mediów społecznościowych i tego, że są tacy sportowcy i za to jestem absolutnie wdzięczna, którzy odczarowują, którzy uczłowieczają sport, którzy mówią o tym często, co towarzyszy uprawianiu właśnie tego sportu. Więc my też zaczynamy coraz więcej rozumieć. Ja już jakiś czas temu zauważyłam, że właśnie jeżeli sportowiec w mediach społecznościowych na przykład pokazuje, że nie wszystko jest usłane różami, albo że wtedy, kiedy przegrywa, to dla niego znaczy to w jakiś sposób więcej, czasami na poziomie emocji niż mogłoby się wydawać, albo że wkłada po prostu bardzo dużo energii i wysiłków, to rozumiejąc, co robi w tej swojej sportowej drodze, to wtedy rzeczywiście ta grupa taka docelowa, która gdzieś jest blisko tego sportowca, tak zwany fanbase, który gdzieś tam się wokół niego tworzy, bywa bardziej wyrozumiały i taki bardziej wspierający. To jest rzeczywiście taki fajny, dobry sygnał. Natomiast ja myślę, że to jest trochę związane właśnie z tym, jak wygląda system i szkolenia sportowego w Polsce i wychowania poprzez sport. Właśnie na ile my oczekujemy społecznie bardzo dużo od sportowców i chcemy, żeby sport realizował tę społeczną funkcję. My chcemy wyników, chcemy potwierdzenia tego, że nasi sportowcy są godni, są tymi, którzy te wyniki dowożą, tak jest, i najlepsi. Więc ten komponent kulturowy, myślę, ma spore tutaj znaczenie. Na pewno też zadowolenie z życia, przepraszam, że przerwę. Tak, bo tak. Widać to w krajach takich jak Dania, czy Norwegia, czy Szwecja. Tam poziom kibicowania jest nieco inny, gdzie ludzie na co dzień chodzą uśmiechnięci i łatwiej im przyjąć porażkę, bo gdzieś tam mają swoje sukcesy w prywatnym życiu i nie mają tylu często, problemów. Tak, często w tych krajach kibicowanie to jest taki sposób też wychowania, ono się przenosi z pokolenia na pokolenie, to kibicowanie ma taki charakter bardzo rodzinny w wielu dyscyplinach sportu, nawet badania prowadzono w obszarze psychologii sportu nad takimi postawami fanów właśnie i tym, w jaki sposób to w ogóle bywa narzędzie wychowawcze. No my jesteśmy troszeczkę w innym miejscu, tak jak mówię, z jednej strony komponent kulturowy, z drugiej strony poziom rzeczywiście satysfakcji z życia, sposób uprawiania sportu, wychowania poprzez sport w naszej strefie, w naszym kraju. Takie myślę są główne źródła. Jeszcze taką anegdotę może na koniec, króciutką, bo miałem okazję reprezentować nasz kraj kilkukrotnie na Mistrzostwach Europy i Świata. No i właśnie miałem przykład też niestety, ale taki mały kamyczek do ogródka dziennikarzy, bo wyjeżdżaliśmy na Mistrzostwa Europy. Podając cel dziennikarzom, mówiliśmy, że będzie dobrze, jak utrzymamy się w dywizji B. A w jakiej dyscyplinie? Zradzisz nam w jakiej dyscyplinie? Jestem jednym z prekursorów curlingu w Polsce. Kamienie wypuszczane po lodzie. Dyscyplina. Nie, no ja uwielbiam curling, no proszę nie definiować dyscypliny. To cudownie. To tym bardziej. No i tak jak mówię, mieliśmy się utrzymać w dywizji B. Utrzymaliśmy się w dywizji B. Wręcz byliśmy w górnej części Mistrzostw Europy w tej dywizji. No i na koniec po mistrzostwach przyjechaliśmy i zobaczyliśmy nagłówek właśnie w tej gazecie, jednej z dość popularnych gazet, takich dziennych, pojechali po medal, wrócili z grypą. No i taką mieliśmy historię z gazetami, no i to też jest, też twierdzę, że dziennikarze bardzo szybko zmieniają swoje zdanie, co również było widać chociażby w remisie z Hiszpanią w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, a później co się działo po meczu ze Szwedami, to wszyscy wiemy. No to chyba tyle. Nie będę już zabierał czasu. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, dziękuję. Pozdrawiamy również. Konstruktywny program. Mówiliśmy o tej psychologii w grach zespołowych i w ogóle gadamy o tej psychologii w sporcie. To ja cię zapytam, czy dużo jest, ale dobrych psychologów sportowych w Polsce?
Oj, Iwo, nie mnie to oceniać. Wiesz, no nie umiem odpowiedzieć. Ja miałam do czynienia z czterema. Trzech bym nie poleciła. Mhm. Jedną bym poleciła, ale... Zmuszasz mnie, żebym mówiła o nudnych rzeczach, bo teraz będę rozprawiać o ustawie o zawodzie psychologa na przykład, bo w Polsce nie istnieje coś takiego. Nie mamy ustawy o zawodzie psychologa, zacznę od tego. Czyli ja mogę być psychologiem? Nie do końca. To znaczy, że psychologiem jest osoba, która ukończy 5-letnie studia, w sumie magisterskie na kierunku psychologia. Jest jeszcze taki zawód jak psychoterapeuta. Jest taki zawód jak psychiatra, który jest lekarzem. Tak, to co mówisz w swoich podcastach, że my nie mamy świadomości, czym jest psycholog, czym jest psychoterapeuta, czym jest psychiatra. Ponieważ nie mamy ustawy, nie ma jakby takiego aktu wykonawczego, to bardzo trudno jest kontrolować to, co się dzieje na rynku. W praktyce oznacza to, że nie mamy takich regulacji dotyczących tego. Oczywiście jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne, mamy różnego rodzaju stowarzyszenia, ale no realnie rzecz biorąc, to rynek w pewien sposób weryfikuje jakość usług psychologicznych. Czyli krótko mówiąc, jeśli powiedziałaś, tego bym poleciła, tego bym nie poleciła, no to prawdopodobnie ten polecony będzie bliższy temu, żeby uzyskać taki status dobrego psychologa. A mówimy tutaj o tym, czy ktoś jest odpowiednio wykształcony. Znaczy, on łamał kwestie etyczne, ale był najlepszy. Był w miarę skuteczny, ale z etyką był na bakier. No to pytanie, czy jest dobry wtedy, prawda? Czyli gdzie są jakieś wytyczne jakości funkcjonowania w tym zawodzie? Nie wiem, ilu jest dobrych. To jak szukać wysokojakościowej pomocy? Załóżmy, że ja jestem sportowcem, który chce uzyskać wsparcie mentalne. Jak szukać? Gdzie znaleźć dobrego psychologa? W związku z tym, o czym powiedziałam przed chwilą, no to na pewno szukać rekomendacji. To jest ciągle najlepsza absolutnie metoda. Pytać, szukać u osób, które wiemy na przykład, że takie doświadczenia miały, więc już są troszeczkę, powiedziałam, kilka leveli w grze wyżej. Na pewno pytać o kompetencje i wykształcenie takiej osoby. Ja będę bardzo bliska cały czas temu, żeby przypominać, że psycholog... 5-letnie studia magisterskie z psychologii, to jest też zawsze taka podbudowa z psychologii klinicznej dotycząca tego w ogóle, w jaki sposób funkcjonuje nasza psychika, nasz mózg, nasze ciało bardzo często. Trener mentalny to jest osoba, która psychologiem nie jest. Czy może się psycholog tytułować mianem trenera mentalnego, natomiast trener mentalny psychologiem być nie musi. I dlatego warto jest pytać o wykształcenie, o kompetencje. Mamy prawo pytać o doświadczenie, choć oczywiście psychologów obowiązuje tajemnica zawodowa. Ja dziś miałam w gabinecie taką sytuację, kiedy zawodnik, z którym współpracuję po 2 latach, powiedział do mnie tak: pani Dario, no bo my tak pracujemy już właściwie to prawie 2 lata. Ja to już chciałem gdzieś powiedzieć, ale nie wiedziałem, czy mogę, to ja zapytam, czy ja mogę ewentualnie powiedzieć, że my współpracujemy. I ja wówczas zawsze mówię, że jest mi przemiło, bo jeżeli ktoś ma w sobie taką gotowość i otwartość na to, żeby o tym mówić, to bardzo serdecznie zapraszam. Jest mi miło, jestem wdzięczna. Uważam, że to zawsze też jest bardzo dobra wartość i duża wartość dodana w ogóle właśnie dla rozwoju psychologii sportowej. Natomiast nigdy takiego obowiązku absolutnie nie ma i ja też nigdy pierwsza tego nie robię. Więc to jest też bardzo ważny aspekt, że możemy zapytać, powinniśmy pytać o doświadczenie, ale dostaniemy taką odpowiedź, że nie zawsze ona będzie konkretna. Pracuję z tym z pierwszych stron gazet, z tym, nie? Jakby to jest troszeczkę nie, tricky. Pan Dariusz na czacie pyta, czy psycholożka sportu lub psycholog sportu powinien zawierać bliższe znajomości z zawodnikami, czy raczej nie powinno być takich relacji, bo one mogą przeszkadzać w pracy. Musimy zdefiniować chyba, nie? Jakby bliższą relację. To jest bardzo aktualny temat, jeżeli chodzi o rozmowę o psychologii w sporcie, dlatego że jeżeli funkcjonuje się w zespołach w takiej bardziej regularnej formie, jeżeli na przykład psycholog staje się częścią zespołu, tak jak to mimo wszystko bywa czasami właśnie w grach zespołowych, w Polsce jeszcze niewiele, ale no jednak już Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, tam psychologowie w grach zespołowych są integralnymi częściami, zresztą nawet nie wiem, czy w tej chwili to funkcjonuje, ale swego czasu to chyba było podczas Mistrzostw Świata ostatnich w piłce nożnej. Psychologiem brytyjskiej, angielskiej kadry była kobieta. To też jest dosyć niespotykane, jeżeli chodzi akurat o piłkę. Więc wówczas naturalnym jest, że te relacje są nieco bliższe w takim codziennym sensie. Po prostu jada się gdzieś tam wspólnie posiłki, tak? Przebywa się w podróży w bliskiej przestrzeni. Ja czasami mówię,
że czasami podczas obiadu, kiedy zaczynamy o czymś rozmawiać, jestem w stanie przeprowadzić taką fajniejszą rozmowę i w bardziej wdzięczny sposób pokazać pewne rzeczy niż podczas takiej sesji w gabinecie mającej pełną strukturę spotkania z psychologiem. A z drugiej strony często dzieje się tak, że to po prostu te relacje są bardziej sformalizowane. To jest bardzo, bardzo płynne. Natomiast, przepraszam, już jeszcze tylko dokończę jedną rzecz. Rozmawiałam z profesorem Blecharzem właśnie, który jest absolutną tuzą polskiej psychologii sportu, o tym, jak to wygląda. No i on mówi wprost o tym, że psycholog gdzieś jest dużo bardziej obecny w funkcjonowaniu sportu i nawet użył takiego stwierdzenia, że tak się dzisiaj robi sport, jego zdaniem, więc tu akurat jesteśmy gdzieś tam po tej samej stronie i mamy podobny pogląd, aczkolwiek podejścia też samych psychologów absolutnie są różne. Jasne, to zapytam cię wprost, z Igą jesteście kumpelkami? Nie. 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 Bo można mieć taką relację, w której psycholog daje też wsparcie emocjonalne, ale to nie oznacza, że to jest relacja, która nie ma granic, która właśnie jest luźna, której nie ma wzajemnego na przykład szacunku, czy nie ma zrozumienia dlatego, że wykonujemy jakąś pracę, mamy jakieś dążenia i cele. To jeszcze nawiązując do tego, co powiedział profesor Blecharz i zaraz odbierzemy telefon. Czy to oznacza, że w najbliższej dekadzie w sporcie sukcesy odnosić będą sportowcy, którzy będą mieć przy sobie psychologa? Tego nie wiem, dlatego że też absolutnie nigdy nie mówimy, że każdy powinien z tym psychologiem współpracować. Nie wszyscy czują taką potrzebę, nie wszyscy realnie mają takie na przykład deficyty, które predysponują do takiej pracy. Jasne, przygotowanie mentalne jest bardzo ważnym elementem, ale czasami zespoły, rodziny, wsparcie emocjonalne, merytoryczne układają się w taki sposób, że zawodnik jest bardzo, ale to bardzo ubogacony pod kątem kompetencji społecznych, zasobów do regulacji stresu, emocji i świetnie na tym najwyższym nawet poziomie sportowym funkcjonuje. Absolutnie. I to może być wystarczające. Jasne, że tak. Mhm. To odbierzmy kolejny telefon. Kto jest z nami? Dobry wieczór, witam. Cześć. Tutaj Łukasz z Krakowa. Cześć, Łukasz. Na początku chciałbym panie serdecznie pozdrowić. Bardzo świetny program, bardzo ciekawy, interesujący. Słucham od początku. I dziękujemy. Chciałbym zadać pytanie pani Darii, w nawiązaniu do tego, co powiedziała przed momentem pani Iwona a propos Igi i kumpelstwa. Czy zdarzyło się pani pracować z ludźmi, którzy, jakby to ująć, byli niejako przymuszeni do spotkania z panią, na przykład zaciągnięci przez trenera, przez klub, przez partnera, natomiast sami nie do końca przekonani co do słuszności takiej wizyty? Jak udaje się ich otwierać i przekonywać do sensu pracy z psychologiem? Świetne pytanie. Chciałbym tutaj przywołać punkt widzenia dość radykalny i na pewno częściowo krzywdzący, ale nie raz i nie dwa zdarzało mi się usłyszeć opinie pacjentów, którzy korzystali z pomocy psychologa i twierdzili później, że psycholog to taki trochę przyjaciel za pieniądze. Zakładam, że trafiają się ludzie, zapewne i w pani karierze też, którzy mają problem z otwarciem się, z uzewnętrznieniem swoich najgłębszych emocji, czy lęków, strachów i tak dalej. Szczególnie gdy z tyłu głowy mają myśl, że psycholog ma także swoje problemy osobiste, rodzinne, zawodowe i zależy mu na, w cudzysłowie, odbębnieniu sesji i powrocie do swojego życia. Dlaczego problemy sportowca czy pacjenta miały być ważniejsze niż własne problemy psychologa? Jak wytłumaczyć to potencjalnemu pacjentowi? Dziękuję, ja nie będę brakował linii i pozdrawiam jeszcze raz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawe pytania. Jasne, że tak, po kolei zdarzyło mi się, miałam takie sytuacje, chyba każdy z nas w naszym zawodzie miał takie sytuacje, kiedy trafiał do nas klient lub pacjent tak zwany z oporem, czyli taki, który właśnie w jakiś sposób, czasami to w ogóle było tak, że zapisywał się na wizyty, zapisuje się, trafia, ale właściwie to nie wiem, czego chce. Czasami bywają to osoby, które mają bardzo roszczeniowe podejście do całego procesu, mówiąc proszę mnie naprawić, bo ja chciałbym, czy chciałabym inaczej lub osiągnąć po prostu jakiś oczekiwany wynik. Czasami to osoby, szczególnie dzieci, które przyprowadzane są przez rodziców, albo zawodnicy właśnie, którzy trafiają z inicjatywy trenerów, też znajdują się, czy mają miejsce takie sytuacje odwrotne, czyli zawodnicy, którzy pracują z psychologiem, bardzo proszą, aby z tym psychologiem porozmawiał trener po to, żeby móc, zależy samym zawodnikom, co jest bardzo adekwatne, żeby włączyć trenera w proces tej pracy, żeby on był jego częścią. No i na przykład ten opór stawia trener. To też się zdarza. No i wówczas oceniamy tak naprawdę, na ile ten opór związany jest z takim właśnie niepokojem i pewnym
lękiem, o którym pan Łukasz powiedział przed otwarciem się, przed zaufaniem, bo podstawą każdej pracy psychologicznej jest zaufanie i relacja terapeutyczna. Czy psycholog może być największym ekspertem w swojej dziedzinie, może posiadać wszystkie narzędzia świata, jeśli natomiast, ja często tak kolokwialnie to nazywam, nie kliknie pomiędzy nim a osobą, która trafia, no to raczej taka współpraca nie ma świetlanej przyszłości. Natomiast jeśli to zaufanie zostanie zbudowane, bo ta praca z osobą, która właśnie deklaruje pewien opór w pracy psychologicznej, jeżeli odpowiednimi narzędziami jesteśmy w stanie podziałać tak, aby ta osoba się otworzyła, no to wtedy pierwszy krok na tej drodze, jasne, że tak. Między tobą i Igą od razu kliknęło? Pewnie też musiałabyś zapytać o to Igę, ale ona o tym mu mówiła, tak, rzeczywiście to było tak, że na poziomie komunikacyjnym dosyć szybko się odnalazłyśmy dobrze, kontakt, natomiast na poziomie takim czysto kompetencyjnym, przepracowywania różnych rzeczy, to zajęło chwilę, to jest tak, to jest też element absolutnie procesu. Ta współpraca też ewoluuje i z czasem obejmuje inne obszary. Na niektórych skupujemy się bardziej, na niektórych skupiamy się przez pewien czas mniej. Dlatego też, że ta droga sportowa akurat w jej przypadku jest taka bardzo, bardzo szybko rozwijająca się i to w różnych polach. Także tak to wygląda. Czy Łukasz jest jeszcze z nami i czy ma jakieś pytania? Nie ma. Nie ma Łukasza z nami, to ja cię zapytam o dwie kwestie. Czat pyta, czy tobie zdarzyło się kiedyś zrezygnować z pracy z jakimś sportowcem? Zdarzyło mi się powiedzieć, mam poczucie, że wyczerpaliśmy możliwości do pracy, jeśli pani na przykład decyduje się, do czego ma prawo, nie poruszać jakiegoś wątku czy obszaru. Mhm. Na przykład zdarzają się sytuacje, w których sugeruję, aby zawodnik, zawodniczka czy osoba, która do mnie trafia, udała się na psychoterapię, ponieważ obserwuję na poziomie diagnostycznym, że dana trudność dotyczy obszaru, który już nie leży w moich kompetencjach, tylko właśnie w kompetencjach psychoterapeuty. Jeżeli taka osoba na przykład mówi o tym, że nie ma na to w sobie takiej gotowości, no to czasami ustalamy za taką obopólną zgodą, albo czasami pojawia się z mojej strony taka informacja, że mam takie poczucie, że już tutaj tych narzędzi więcej nie mogę przedstawić i ta formuła się wyczerpała. Mhm. Więc tak, czasami tak. To wróćmy jeszcze do sportów zespołowych, bo chciałabym się dowiedzieć, dla kogo jest psycholog w sportach zespołowych? Bardziej dla drużyny, czy bardziej dla sztabu szkoleniowego? I czy powinien dzielić się tymi informacjami, które uzyskuje od sportowców, ze sztabem? To jest moim zdaniem, z moich obserwacji, z mojego doświadczenia wynika, że to jest największy lęk sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe. I też najczęstsze pole jednak łamania etyki zawodowej. Bardzo często przez specjalistów. Tak, na ile się otworzyć, na ile to, co powiem, spowoduje, że... Bo wiesz, jednak w sporcie na poziomie reprezentacyjnym najważniejszy jest wynik. Nie liczy się jednostka. Jest tak duże pole manewru, rotacji, że tak naprawdę nie będzie mnie, to będzie ktoś inny. I tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest wynik, a więc na ile... Moje jakby rozebranie się do naga przed psychologiem sprawi, że ja uzyskam to, co chcę, a na ile będzie się to wiązało z tym, że mnie po prostu w tym zespole nie będzie, bo ktoś w sztabie szkoleniowym uzna, że jestem za słaba psychicznie. No bo żeby sobie... masz na przykład trudności, które dyskwalifikują cię performowania na topowym poziomie. Nie? Dokładnie to się zdarza. To się zdarza. Tak niestety jest, nad czym bardzo ubolewam. No więc na ile ten psycholog w sportach zespołowych powinien być dla drużyny, a na ile dla sztabu szkoleniowego? Wiesz co, pozostając bardzo mocno po stronie etyki, jak najbardziej, uważam, że powinna być interakcja w takiej triadzie. Zawodnik, zawodnicy, psycholog, trener, czy też sztab szkoleniowy, bo rozsądny, adekwatny przepływ pewnego rodzaju informacji, zaraz powiem o tym, w jaki sposób, bywa bezcenny, dlatego żeby to trener też miał narzędzia do tego, żeby móc być skutecznym liderem i skutecznie prowadzić zespół. Ale to związane jest z tym, że ustalane są pewne jasne zasady dotyczące komunikacji, tego, co może takiemu trenerowi zostać przekazane, a co nie. Wiesz, w mojej pracy wygląda to tak, że na przykład podczas spotkania ja mówię, czy
mogłabym to przekazać trenerowi, bo uważam, że to jest ważne. Tak, nie. Jeśli jest tak, okej, to jaką formę ustalamy? I znowu kwestią zaufania będzie to, czy zawodnik, zawodniczka zaufa mi na tyle, że ja nie zmienię tej formy, na którą my się umawiamy. Że nie zmienię kontekstu. To jest wymagające, ale jeśli jest prowadzone w sposób etyczny, tak jak powiedziałam, bywa ogromnym narzędziem. Dlaczego? Dlatego, że to trener zawsze jest najbliżej zawodników. I tak. To trener ma mimo wszystko najwięcej narzędzi do tego, żeby w sposób skuteczny prowadzić zespół, kreować mechanizmy też, które funkcjonują w drużynie. To prowadzi nas do drugiego czynnika, bo poza etyką zawodu psychologa i tym zakładamy, że jest to specjalista, który ma bardzo silny kręgosłup i który dochowuje wszelkich zasad, bardzo ważne jest to, też to, żeby w takich samych ramach funkcjonował trener, żeby szanował tę dynamikę tego procesu, żeby rozumiał, że z trudem zawsze wypracowana komunikacja i triada jest bardzo wymagająca i żeby też wykorzystywał to rzeczywiście w sposób konstruktywny. To jest teoria. No w praktyce jest to niesamowicie wymagające, absolutnie tak, ale nadal absolutnie tutaj podkreślam i potwierdzam, że ta umiejętna współpraca na linii zawodnicy, psycholog, sztab szkoleniowy, jeszcze liderzy, prawda, lider z szatni, lider emocjonalny, lider sportowy, to wszystko się gdzieś tam miesza w sportach zespołowych, że sprawne ułożenie tego potrafi być dużym kapitałem. Uciekło mi teraz pytanie, a miałam jedno bardzo ciekawe. To odbierzmy telefon. No nie wspomnę sobie chyba. Ale dotyczące sportu zespołu. Ale kto jest z nami? Halo. Łukasz kolejny. Dobry wieczór. Cześć Łukasz. Dobry wieczór. Bardzo trzeci mi miło. Łukasz. Ja mam takie pytanie. Oczywiście wiele tych pytań zostało już odpowiedzianych. Ale chciałem jeszcze dopytać, ponieważ ja zajmuję się zawodem, który nie jest zawodem sportowym, ale jest zawodem pokrewnym. Dla sportu jestem muzykiem. I tutaj, że tak powiem, wykonanie i takie poczucie własnej wartości, że pewne siebie, powtarzalność rutyn jest bardzo ważna. Na jakim instrumencie, Łukasz, grasz? Ja gram na altówce. Na altówce? Na altówce jestem członkiem orkiestry filharmonicznej i występuję jako kameralista, solista czasem też. Wśród nas muzyków oczywiście, to jest oczywiście branża, która... No nie ma takich zasobów finansowych, żeby psychologowie byli zatrudniani na stałe wokół wykonawców, aczkolwiek na pewno wybitni soliści wspomagają się i wspaniałymi wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów. Natomiast no tak, że tak powiem, z perspektywy mojej własnej i wielu moich kolegów, to jest bardzo interesujący temat, interesujący o tyle, że po prostu staramy się sami szukać literatury, sami szukać jakiegoś dostępu do jakichś dobrych porad, do jakichś różnych sympozjów, które gdzieś tam na internecie. No to jest oczywiście bardzo ważny temat dla nas. No stajemy na tej scenie i przychodzi to, co przychodzi do was sportowców, czy do to stres, trema. To się u nas nazywa tremą, na pewno jest też trema sportowa. I to ma oczywiście na pewno jakieś swoje nazwy. I teraz moje pytanie jest takie, czy jak sobie radzić z taką, jeżeli stres na przykład paraliżuje same takie odruchy, że się na przykład burzy geometria ruchów precyzyjnych, jakieś czucie mięśniowe, czy jakieś impulsy energii są, te wyrzuty są zbyt duże, zbyt małe, mięśnie jakoś ma się poczucie, że one wiotczeją i trzeba naddawać tego. I to człowiek czuje, że ten wewnętrzny nieprzyjaciel się zaczyna pojawiać. To są różne takie nawyki złe, które po prostu trzeba jakoś samemu starać się, jeśli się nie ma dostępu do profesjonalnej obsługi, do profesjonalnej wiedzy psychologicznej. Jak sobie z tym radzić? Jaka jest literatura, o której muzyk mógłby zacząć? Literatura, jeśli chodzi o psychologię sportową. No są różne takie poczucia, nie wiem, poczucie winy, które gdzieś tam się wynosi, nie wiem, czy z domu, czy z różnych innych sytuacji. Są ćwiczenia oddechowe, które można stosować. No jest dużo różnych takich niezwiązanych czasami ze sobą, a przynajmniej ja nie umiem powiązać, porad czy różnych dobrych nawyków, których należałoby się nauczyć przed występem na scenie. Jak te demony przepracowywać? Czy raczej szykować się na ten stres? Czy sportowcy sobie wizualizują turniej, będąc w hali treningowej, czy raczej nie?
bardzo bym poprosił o taki, może wejście w jakiś jeden element, taki stały, takiego przygotowania na przykład tuż przed wyjściem na turniej, tuż przed wyjściem na halę czy na kort. Bardzo dziękuję z góry. Bardzo dziękujemy. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ja mam u siebie coraz większą liczbę muzyków. I tak, i to też, i to są osoby, które też coraz śmielej i częściej mówią, my mamy podobnie jak sportowcy, więc my też szukamy, także to jest też fajne takie światełko i super sygnał. Natomiast jeżeli chodzi o stres, tremę, to i w ogóle zobacz, że to jest pierwsze pytanie dzisiaj, które ma taki charakter, taką prośbę o poradę. Zobacz, że bardzo dużo mówimy o edukacji, edukacja, edukacja. To jest super dla mnie. Miałam taką refleksję, kiedy pan Łukasz zadawał swoje pytanie, że to jest pierwsze takie pytanie, że jednak bardzo dużo było takich wątków edukacyjnych, świadomościowych do tej pory. Fajna sprawa. No, taki miałam zamiar przed tym programem, żebyśmy jak najwięcej o tej psychologii w sporcie powiedzieli i sprzedali. Ale. Jeśli chodzi o stres, to rzeczywiście ćwiczenia oddechowe w różnej formie to jest coś, co jest najłatwiejsze do stosowania, co też przynosi relatywnie szybki efekt, bo oddziałuje po prostu na nasze ciało, a na to, w jaki sposób płynie krew, na nasze tętno, na dopływ tlenu do mięśni. W związku z tym rzeczywiście jesteśmy w stanie troszkę łatwiej odzyskać kontrolę ciała. Czyli jeśli czujemy się tak bardzo rozkręceni, że nie możemy opanować ciała, które drży, lub też czujemy się bardzo apatyczni, tak jak powiedział pan Łukasz, tacy bardzo zwiotczali, no to wówczas stosujemy albo ćwiczenia oddechowe, które podwyższają poziom pobudzenia, albo takie, które ten poziom redukują. Ale oddychasz jak? Oddychasz swobodnie? Wiesz co, na przykład bardzo proste ćwiczenie jest takie, że zamykasz sobie oczy, siadasz wygodnie, tak żeby przepona, klatka nie była zamknięta, przepona nie była ściśnięta i wyobrażasz sobie, oddychając, starasz się sobie zwizualizować, jak powietrze pokonuje drogi oddechowe. Jak w momencie, kiedy je wdychasz, ono sobie w zatokach zakręca, tchawica, płuca i podczas wydechu sobie wraca. Różne osoby różnie to sobie wizualizują i wyobrażają. Sednem jest to, żeby ten oddech był bardzo taki swobodny, nie na siłę spowalniany, ale swobodny, żeby twoja głowa była skupiona na tym właśnie, jak to powietrze pokonuje te drogi oddechowe, na oddechu. To powoduje, że dajemy mózgowi naszemu zajęcie i on nie myśli aktualnie o tym, że o Boże, zaraz muszę wejść na scenę, o Jezu, zaraz gram. No dobrze. Ona mnie zleje. To znaczy, okej, ale... To jest proste, bardzo, jedno z bardzo prostych ćwiczeń. Jesteś w stanie... Myśląc sobie o tym, jak wędruje oddech, rzeczywiście wyrzucić z mózgu te myśli? Sednem jest to, żeby nie zakładać, że ty musisz coś wyrzucać. Raczej to też poruszył pan Łukasz, co robić z myślami. Zaakceptować to, że one są. Aha. Stres jest stale obecny w tym, co robimy. Czyli nie frustrować się, że te myśli cały czas są. One zawsze będą, nie? Ale możemy dać sobie inne zajęcie. Możemy pomyśleć sobie o tym, w jaki sposób, czym się zająć. I taką krótkotrwałą właśnie metodą jest to, żeby skupić swoje myśli na oddechu. Drugim sposobem może być zamknięcie oczu i nasłuchiwanie wszystkich dźwięków. I na tym taka silna koncentracja, które się pojawiają wokół nas. Wiesz, ktoś gdzieś w oddali idzie, brzęczą światła, ktoś odkłada telefon na stół i to słyszymy. Słyszymy czasami czyjś oddech albo nawet to, jak zegarek pracuje. I wyłapywanie jak radar takich rzeczy, bardzo silna koncentracja na tym, na przykład przez minutę, też powoduje, że odciągamy swoją uwagę od tych myśli takich trudnych często, czy krytykujących siebie, czy takich właśnie oczekujących, związanych z tym, co za chwilę. A jeśli chodzi o literaturę, to i inne ćwiczenia, takie czysto z treningu mentalnego, na przykład można znaleźć w takich polskich książkach. Jedna zatytułowana jest Psychologia dla sportowców, a druga Trening mentalny, po prostu. To są dwie takie pozycje, jak się to wpisze, książka Psychologia dla sportowców albo książka Trening mentalny, to one wyskakują. To są takie biało-niebieskie książki, wielu autorów jest, więc tam jest bardzo dużo ćwiczeń, począwszy od wyznaczania celów, przez motywację, pewność siebie, wizualizację, kończąc właśnie na oddechu. Bardzo, bardzo fajne na to, żeby do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z treningiem mentalnym. Przypomniałam sobie, o co cię chciałam zapytać. Czy psycholog, który w pierwszym kontakcie, wyjeżdżając na dużą imprezę, płacze, bo nie ma pokoju na tym samym piętrze, co zespół, to jest psycholog, który w najbliższym czasie zyska autorytet w grupie? Myślę, że może być z tym kłopot.
Myślę, że może być z tym kłopot. Prawda jest taka, że nasza praca, szczególnie kiedy my jesteśmy na dużych imprezach, kiedy jest to taka praca pod bardzo silnym stresem. Psycholog pracujący w sporcie, szczególnie w sporcie mistrzowskim, to też jest zawód high performance, trochę tak jak sportowiec. Jest to dodatkowo często taką ostatnią deską, takim ostatnim bastionem wszystkiego i tak powinien funkcjonować, że choćby się, może to jest oczywiście też w pewnym sensie moja filozofia pracy, że choćby się waliło i paliło, no to ty masz twardo stać na nogach, być skałą. No. To przy okazji czat pyta, czy jak miewasz problemy, to radzisz sobie sama, czy korzystasz z pomocy psychologa? Przede wszystkim, i a propos szukania dobrej jakości pomocy też, istnieje w psychologii, w psychoterapii takie pojęcie jak superwizja. Superwizja polega na tym, że psycholog lub psychoterapeuta, weźmy mnie, tak, psycholog sportowy, raz na jakiś czas kontaktuje się, umawia się na takie sesje z osobą, która wykonuje ten sam zawód lub podobny, też jest psychologiem, psychoterapeutą, ale generalnie mówiąc kolokwialnie kuma, co my robimy, z dużo większym doświadczeniem i rozmawia o tym, na przykład jakie ma wątpliwości w podejściu do któregoś z zawodników, a może gdzieś poszukuje jakiejś inspiracji, jaki temat poruszyć, a może coś, co zrobił, nie zadziałało i trzeba by było spróbować czegoś innego, albo na przykład ma jakąś trudność osobistą, która ma poczucie, że rzutuje na jego pracę. I superwizja jest, znowu nie ma ustawy u nas w Polsce, dlatego nikt, niespecjalnie to weryfikujemy jakby w taki sposób formalny, ale nazwijmy to jest obowiązkiem dla psychoterapeutów. Dla psychologów teoretycznie nie. Wiesz co, to jest bardzo indywidualna kwestia, ale tak szczerze powiedziawszy, ja myślę, że tak raz w miesiącu to jest taki optymalny To jest czas. Takie zdrowe? Tak. Raz w miesiącu. Czasami masz więcej do omówienia, czasami mniej, ale też świadomość tego, że ta superwizja jest i że jeżeli nawet masz trudniejszy moment, to za chwilkę to spotkanie gdzieś tam będzie, jest bardzo cenna. Dlatego, że my wykonujemy pracę, która operuje na takim najbardziej jednak praktycznie delikatnym i mało mierzalnym obszarze naszego jestestwa na głowie. Więc jeśli doświadczamy własnych trudności, no to też oczywiście od nas zależy, czy na przykład poruszymy ten temat na superwizji, czy zwrócimy się do naszych bliskich, czy będziemy próbowali swoimi zasobami i narzędziami ten problem, tę trudność rozwiązać, czy po prostu udamy się po poradę do psychoterapeuty czy psychologa. Wszystkie opcje dozwolone, ale bardzo ważne jest to, żeby specjalista, który uczy utrzymywania balansu pomiędzy pracą, życiem prywatnym, kreowania zdrowych karier, także o to dbał chyba samodzielnie. Nie? Tak sobie teraz pomyślałam, że jakbym była psychologiem i by mi szło tak kanciato, to bym miała ogromny problem z poczuciem winy. Tak, to jest generalnie duże poczucie odpowiedzialności i duży taki bagaż, który się niesie. A tym bardziej, tak jak powiedziałam, że jest mało mierzalne są efekty tej pracy i one są bardzo płynne. Też nie wszyscy je dostrzegają, nie zawsze otoczenie też dostrzega efekt takiej pracy. Ta praca to jest praca, która w cieniu pozostaje, więc jest też relatywnie, to jest zupełnie naturalne i zupełnie w porządku. Ona jest taka bardzo mrówcza w tle często. Taka specyfika zawodu, no. Tak jak sport, każdy zawód też ma coś swojego. No dobrze, odbierzmy telefon, bo mamy kolejnego widza. Kto jest z nami? Dzień dobry, z tej strony Piotrek z Gorzowa. Ja cześć, Piotrek. Dobry. Darii. Cześć, Piotrek, cześć. To Piotrek, ty zadaj pytanie Darii, a ja sięgnę, bo mi tutaj gąbeczka od mikrofonu spadła, więc zadawaj pytanie. Jasne. Więc takie pytanie dotyczące, jeżeli tam właśnie państwo jako team jesteście na naturze i obserwujecie też innych tenisistów, jak to wszystko wygląda, widzicie to też tak od środka. Takie pytanie o Nowaka Djokovicia, jak to wygląda z perspektywy właśnie tego backstage'u, jak on sobie radzi z tymi emocjami, bo wygląda, że emocjonalnie to jest tak naprawdę top, że umie zapanować nad swoimi emocjami i w momencie taki kryzys, bo w różnych meczach tak naprawdę wygląda jak taki wzór, jeżeli chodzi o jakiś tam poziom mentalny, że zawsze umie się podnieść, niekoniecznie to jest czysty skill, gdzie na pewno nie można mu tego odmówić, ale wygląda, że ta głowa to jest naprawdę top topów i to nie jest jakiś taki wzór dla państwa, dla waszego teamu, dla pani, dla Igi, na kim można się wzorować. Tak mi jest tylko pierwsze.
Na pewno powiedziałabym, że Nowak Dżokowicz bardzo sprawnie używa w zdecydowanej większości sytuacji emocji do tego, żeby zmobilizować się, podwyższyć poziom, który prezentuje w danym meczu, albo w jakiś sposób zarządzać energią na korcie wtedy, kiedy potrzebuje jej bardziej, i to jest absolutnie widoczne. Natomiast jemu też zdarzają się momenty takie, w których się nie kontroluje. Jednym z nich było chociażby w ubiegłoroczny US Open, kiedy piłka odbita przez niego w frustracji, w złości trafiła w gardło sędzinę liniową. Został dyskwalifikowany z turnieju. Druga sytuacja właśnie, o której wspominałyśmy już dziś, czyli te igrzyska w Tokio i mecz w którym też sam zresztą powiedział, gra mi się posypała, nie skontrolowałem absolutnie niczego emocji, co też dowodzi, że nawet jeżeli ma bardzo duże zasoby, bo ma, zgadzam się z tym w pełni, dotyczące regulacji emocji, no to jednak też jest człowiekiem i zdarzają się takie momenty, w których po prostu tej kontroli brakuje. Jasne. I tak jeszcze jakbym mógł, to wielki szacunek dla pani, dla tego teamu, dla Igi, i na pewno to ogląda, więc pozdrawiam serdecznie i wiedzieć, że robicie super pracę. Państwo, Iga to podkreśla, dlatego wielki szacunek i myślę, że top jeden jest w zasięgu, jak internet to za kilka lat. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Bardzo pozdrawiamy. Dziękujemy. Wrócimy trochę do pytania, które miałam zadać wcześniej, Daria, a które wpadło mi dzisiaj do głowy. I przyznam, że w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy, że na tych igrzyskach przedstawiciele wielu, w zasadzie bardzo wielu dyscyplin sportowych mówiły o zdrowiu mentalnym, o krytyce, o stresie, o hejcie. Pomyślałam sobie, że piłka nożna, która jest najbardziej popularną, w zasadzie narodowym sportem u nas w kraju, i te oczekiwania są w zasadzie dziesięciokrotnie, może nawet pięćdziesięciokrotnie większe od innych sportowców. Piłka, która jest w momencie porażki hejtowana. Piłkarze nożni nie mówią nic o zdrowiu psychicznym, o obciążeniu mentalnym. Nie ma tego tematu. Czy to oznacza, że mamy bardzo silnych mentalnie piłkarzy nożnych? Mam wrażenie, że bardziej związane jest to z kulturą w dyscyplinie, z tradycjami, właśnie ze strukturą szkolenia i z tym, w jaki sposób ono wyglądało, bo teraz to się bardzo mocno zmienia, wiesz, bo szkółki, akademie już bardzo intensywnie współpracują z psychologami i też jestem przekonana, że za parę lat zobaczymy taką zmianę pokoleniową. Mhm. Wielu piłkarzy indywidualnie pracuje, poprawiając swoje kompetencje mentalne. Są też zespoły, w których psychologowie pracują, właśnie są stałymi członkami sztabów szkoleniowych. Paweł Habrat. Albo, tak, albo Michał Dąbski w Legii chociażby. Mm-hmm. Dokładnie. Więc to też powoli się zmienia, aczkolwiek, wiesz, trochę rozmawiałyśmy o tej kulturze, o tym rozmawianiu. No myślę, że pewne środowiska, właśnie ta hermetyczność i te normy grupowe, które powodują, że funkcjonują pewne standardy, też powodują, że taka ani inna narracja gdzieś wokół zdrowia psychicznego czy przygotowania mentalnego funkcjonuje. Mam takie poczucie, że to się zmienia, też ewoluuje, choć rzeczywiście nie jest aż tak obecne w przestrzeni publicznej. Mhm. W twoich podcastach, których sobie słuchałam, dosyć często nawiązujesz do Mikaeli Shiffrin. Tak. To macie jest amerykańska narciarka alpejska. Dwukrotna medalistka olimpijska i też multimedalistka. I ona mówi coś takiego, i my też dużo o tym mówiłyśmy dzisiaj. Dziś świat sportu jest tak wymagający, a trening i dążenie do mistrzostwa jest oparte o tyle dyskomfortu, że absolutnie kluczowe staje się zadbanie o podstawowe, elementarne wsparcie. Biorę to, co powiedziała Mikaela Shiffrin. Mhm. Biorę to wszystko, co mówi Simone Biles, co mówią nasi polscy sportowcy. Mhm. I myślę sobie, czy to nie jest antyreklama sportu, Daria? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest wskazanie, że to jest taka dziedzina, bo wiesz, jaki jest dalszy ciąg tego cytatu z Shiffrin, mhm. gdzie ona mówi, i nie powinniśmy być w tym wszystkim sami i samotni. I to, bo to jest puenta tej wypowiedzi. Nie powinien sportowiec być... Na potrzeby tego programu ją uciekł.
sportowiec na potrzeby tego pytania. Nie powinien być samotny i to jest w ogóle taka, wiesz, taka maksyma, która powinna towarzyszyć nam wszystkim w życiu. Rozmawiałyśmy dzisiaj o tym pojęciu dystansu społecznego, o tym, co wyrządziła pandemia, o tym, w jaki sposób stajemy się izolowani, czy właśnie osamotnieni na różnych płaszczyznach. I ten sport, ten właśnie moment, kiedy jest to oparte o ciężką pracę, ten przysłowiowy pot, o tę krew i łzy, o potrzebę regeneracji, o mnóstwo podróży. Szczególnie pokazała to właśnie pandemia, która wiesz, wiąże się z albo funkcjonowaniem w tak zwanych bańkach, tak jak tenis chociażby to robił, NBA, NFL, czy w ogóle podróżowanie w samotności, czy trenowanie w samotności. To wszystko sprowadza się do tego, że dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, jak ważne jest wsparcie. Nie tylko merytoryczne, ale i emocjonalne. I to w ogóle nie musi być antyreklama sportu. To może być zmiana podejścia do uprawiania sportu, ale też na przykład do prowadzenia biznesu, ale też na przykład do wykonywania innych zawodów, tych high performance, które wymagają bycia w tym dyskomforcie. Czy my polowaliśmy na dzikie zwierzęta wiele, wiele, wiele lat temu, czy siadamy do matury, która dla młodego człowieka jest jednym z najbardziej stresujących przeżyć, czy zdajemy egzamin na prawko, które na przykład dla mnie do dzisiaj to był największy stres, jakim przeżyłam w życiu. Tak. Ale masz prawo jazdy? Nawet nie najgorzej, chyba jeżdżę, wiesz, jeszcze przez lata żeglowania z przyczepami, cofanie z przyczepami, z motorówkami opanowałam, więc chyba nie jest najgorzej, ale śmieję się właśnie, że stałam przed tym egzaminem i myślę sobie, Jezu, startowałam w Mistrzostwach Europy, wiesz, medale, jakieś w ogóle regaty, cuda, a ja się tak stresuję, co ja mam zrobić, nie? No ja też się stresowałam, chyba 4-3 razy podchodziłam do... Właśnie, kontynuując, czy stajemy do rywalizacji o najwyższe sportowe cele, nie musimy i nie powinniśmy być sami. Po co? To jest ciężkie, po co? Ten stres jest na tyle silny, że to wsparcie jest po prostu ważne. No dobra, no ale to znowu wracamy do czasów, w których byliśmy sami i sobie świetnie radziliśmy. I czy to oznacza, że dzisiejsze pokolenie jest po prostu pokoleniem mentalnie słabym, skoro jest, potrzebuje cały czas takiego wsparcia? Wiesz co, jest inne, jest sposób wychowania jest inny, nie, wzorce inne. To, czego się tutaj absolutnie zgadzam, to na przykład mamy kryzys autorytetów. Jak pytasz młodych sportowców, kto jest twoim idolem, kto jest twoim autorytetem, no to następuje często dosyć długa pauza. Ja pamiętam swój pokój wytapetowany plakatami, narażę się teraz kibicom Barcelony, ale Manuel Sanchez, wiesz, Hierro, Raul, nie, jakby złoty ten Galacticos, cały Real, inni sportowcy, bo kupowałam Bravo Sport i stałam w kolejce za każdym razem, kiedy wychodził nowy numer i śledziłam ten sport od dziecka i nim żyłam. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj jesteśmy absolutnie otoczeni wpływem nowych technologii, właśnie mediów społecznościowych, często też hejtu, który tam się pojawia. Oczekiwania społeczne od sportowców. Ten sport w ogóle staje się bardziej medialny niż mimo wszystko był kiedyś, bo jeżeli cofniemy się znowu tych 10 lat wstecz, pomyśl sobie, ilu sportowców było tak naprawdę, naprawdę rozpoznawalnych w przestrzeni publicznej, a ilu jest rozpoznawalnych na takim, co najmniej takim samym poziomie dzisiaj? Adam Małysz. No, 10 lat temu? Adam Małysz, Justyna Kowalczyk. Mhm. Już Anita Włodarczyk, Tomasz Majewski. Mhm. Pewnie było trochę tych osób. Kamil Stoch. Tu mi już też. Powiada. Tak, tak. Ale dziś... Także dzięki tym, wiesz, dzięki mediom społecznościowym, to już są, zobacz, 20-latkowie, to już są jakby średnia wieku nawet reprezentantów na Igrzyskach Olimpijskich, to są też młodsze osoby. O, Otylia Jędrzejczak swego czasu, pływanie polskie bardzo mocne, tak? Jeszcze było. Więc jakby to jest też bardzo istotne. Czy my jesteśmy słabsi mentalnie? Myślę, że jesteśmy poddawani innym bodźcom, innym czynnikom. I próbujemy się społecznie i trochę ewolucyjnie do tego dostosować. Czy nam się udaje? Trochę chyba pokaże czas, ale szukamy, żeby się do tego dostosować i żeby w tym komfortowo funkcjonować, szukamy sposobów. A skoro wspomniałaś o Barcelonie i o tych plakatach, to jak z punktu widzenia psychologa odbierasz to wszystko, co się dzieje wokół Messiego?
Wiesz co, kurczę, nie wiem do końca, co pytasz. No, to, że emocje towarzyszą sportowi, to jest to po prostu naturalne. Tak jak widzimy zawodniczkę, która potrafi płakać w świetle kamer po przegranym meczu. Tak samo, jeżeli ktoś po wielu, wielu latach gry dla jednego klubu, klubu, który go wychował, kształtował, pewnie nie tylko piłkarsko, ale też czysto po ludzku, w którym nawiązał prawdopodobnie wiele relacji, bardzo, bardzo trwałych, zmienia te barwy klubowe w niejasnych okolicznościach, zapewne w okolicznościach już nie zagłębiając się w szczegóły trudnych dla siebie, no to delikatnie mówiąc, nie jest to prosta sytuacja i emocje są czymś zupełnie naturalnym. Mhm. Ja cenię te sytuacje, w których one się pojawiają, tak jak mówię, w sporcie i uczłowieczają trochę to wszystko. Mhm. To odbierzmy telefon, bo już jest z nami kolejny widz. Halo, kto jest z nami? Dobry wieczór, tu Krzysiek z Gdyni. Cześć, Krzysiu. Wieczór. Mam takie pytanie do pani psycholog. Słucham. Czy ma pani jakąś złotą radę? Jak radzić sobie po przegranej po meczu? Na pewno pomyśleć, do kogo można się zwrócić, kto jest takim bardzo ważnym człowiekiem w naszym życiu, do kogo można się zwrócić i po prostu najzwyczajniej w świecie sobie być. Niekoniecznie nawet trzeba mówić, czasami można sobie po prostu posiedzieć, czasami oczywiście poopowiadać o tym, co się wydarzyło, a później spróbować zastanowić się najpierw nad trzema rzeczami, które zrobiliśmy dobrze i z których byliśmy zadowoleni, bo zawsze takie się znajdują, nawet wtedy, kiedy przegrywamy mecz, a potem zastanowić się nad dwiema, które moglibyśmy poprawić na następny raz. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Dobranoc, Krzysiu. Michał Kwiecień na czacie pyta, czy w sportach indywidualnych warto stawiać siebie w roli faworyta? Czy jest to droga do katastrofy? I czy psycholog musi się znać na dyscyplinie danego zawodnika? Na pierwsze pytanie odpowiem trochę nawiązując do tego, o czym już powiedziałyśmy. Bardzo zachęcam do tego, żeby za każdym razem, mówiąc kolokwialnie, skupiać się na swojej robocie, na zadaniach, na tym, co jest do zrobienia, czasami na jakimś aspekcie technicznym, może taktycznym, myśleć o tym, co zostało wypracowane i co mamy zastosować. I dzięki temu trochę odsuwają się w tło wszelkie myśli o oczekiwaniach, właśnie o tym, w jakiej jesteśmy pozycji, z czym to się wiąże, czy my oczekujemy od siebie, czy ktoś oczekuje od nas. Zdecydowanie bliżej standardów, a nie oczekiwań. No to jest taki bardzo jasny przekaz, który często powtarzam. Mhm. A jeśli chodzi o drugie pytanie, to tak, uważam, że absolutnie psycholog powinien się znać na dyscyplinie danego sportowca. Nie da się wypracować skutecznych mechanizmów utrzymywania koncentracji w żeglarstwie, jeśli nie wie się, kiedy to, dlaczego to ucieka, ile jest tych czynników, które to determinują. Albo powiem jeszcze w prostszy sposób. Jeżeli przychodzi do ciebie ktoś i mówi, że dziewczyna, jesteś w kolarstwie torowym, że dziewczyna przed tobą walnęła rybę albo ktoś strzelił, to wypadałoby wiedzieć, co to znaczy po prostu. Co dlatego, to znaczy? Jeśli ktoś walnął rybę albo ktoś się trzepie, to znaczy, ktoś się trzepie, to zaczyna mu latać koło. Jeśli ktoś wali rybę, to znaczy, że odbija jakby bardzo często w górę toru. Jeżeli ktoś strzelił, to po prostu odpada ze stawki, za wolno jedzie i nie daje sobie rady, nie? Mhm. Każda dyscyplina ma coś swojego. Co jest w ręcznej? Ojej, poczekaj. Wiesz co? Nie, jest taki slang, wiesz. No. Litwa na przykład. Okay. Co to jest? No. Postawiła Litwę. No, czyli? To jest obrotowa postawiła zasłonę. No, na przykład, prawda? Mhm. I jakby w żeglarstwie to w ogóle na przykład masz halsówkę, no to jest pewien kurs konkretny. Oczywiście nazwy w ogóle wszystkich rzeczy, fog, grot, wózek, fartuch, jakby wszystkie te części. W tenisie tak naprawdę fajnie też rozróżniać smecza od woleja po to, żeby właśnie móc zbudować jakiś poziom relacji czy zaufania nawet na takim pierwszym spotkaniu, drugim spotkaniu z zawodnikiem. Wiesz, jak ktoś do mnie przychodzi z jakiejś takiej dyscypliny sportu, która jest mało znana, na przykład zadzwonił do nas pan, jeśli dobrze pamiętam imię, przepraszam, chyba Marcin, tak, który opowiadał o curlingu i ja wykażę się w jakiś sposób znajomością czy najmniej więcej poziomu sportowego, który jest w tej dyscyplinie albo jakichś podstawowych technikaliów, no to łatwiej jest nawiązać taką nić porozumienia po prostu. I myślę, że to jest niesamowicie cenne. Bo ja się staram zawsze prace domowe swoje odrabiać. A przewijało się na czacie pytanie o pokerzystów. Czy kiedykolwiek współpracowałaś z pokerzystami? Tak. Tak? Mhm. O, to ciekawe. Mhm. Szachy, e-sport,
Tak, jak najbardziej. To są niesamowite dyscypliny, które wymagają tak wysoko rozwiniętych zdolności poznawczych i takiego poziomu skupienia i takiego wykorzystania, zarządzania energią w zależności od takiej dynamiki gry we wszystkich tych dyscyplinach, które gdzieś tam wymieniłam, że ten trening mentalny jest nieco inny niż w sporcie tradycyjnym, ale między innymi od jakiegoś czasu już wyraźnie widzimy, że równie ważna jest tam aktywność fizyczna, no bo człowiek to jest jedność ciała i ducha, mówiąc trochę bardziej poetycko. I nawet w tych dyscyplinach, w których pracuje się głową, ważne jest to, żeby ciało było w dobrej dyspozycji. Zresztą to samo jest u mnie, wiesz, ja na co dzień pracuję głową. Mhm. Może ponad 25 lat w sporcie ma z tym coś wspólnego, ale jak się nie ruszam, to też nie funkcjonuję do końca, nie czuję się dobrze, nie czuję się na tyle dobrze i moja głowa też nie jest tak wydolna, jak być powinna. A masz wiedzę dotyczącą Jana Krzysztofa Dudy, czy pracuje z psychologiem? Tego nie wiem. Wiem, że bardzo skutecznie jakby pracuję z trenerem i zdaje się, że ta współpraca jest taka bardzo, bardzo owocna. I zresztą szachiści właśnie coraz częściej pracują też nad przygotowaniem motorycznym, korzystają ze wsparcia fizjoterapeutów i też ze wsparcia psychologów, absolutnie. Z fizjoterapeutów? Tak, no wiesz, jak siedzisz przez bardzo długi czas, masz zamkniętą klatkę, przychodzi stres, który powoduje, że odcinki górne, kręgosłup, wszystko się spina, no to w pewnym momencie po pierwsze zaczynasz czuć dyskomfort, po drugie uwaga się trochę przenosi na ten bodziec, utrudnia to regenerację, no i puzzle się rozsypują. Mm-hmm. A wracając do tego pytania, czy warto stawiać siebie w roli faworyta? Mm-hmm. Może źle cię słuchałam, ale chyba nie dostałam odpowiedzi, jaki jest twój stosunek do tego, czy ty... Że w ogóle uważam, że nie, że w ogóle nie. Rozmyślanie i rozważanie, czy jest się faworytem, czy tak zwanym underdogiem, jest mało skuteczne, że właśnie... Czyli w ogóle się nie skupiać na tym. Właśnie koncentrować się na tym, co mamy do zrobienia, na tej robocie, o której powiedziałam. To powiedz mi, co sobie myślałaś, jak oglądałaś naszych siatkarzy, jak w ogóle widziałaś to wszystko, co się dzieje wokół siatkówki? Powiedz mi, co sobie myślałaś, słuchając Aniołki Matusińskiej, mówiące, deklarujące, że za dwa dni to w ogóle będzie... Wiesz co, każdy ma jakieś swoje mechanizmy wypracowane. No jeżeli na poziomie też zespołu mówimy, źródłem naszego poczucia skuteczności, pewności siebie jest to, że my będziemy z taką pewnością do tego podchodzić, że to nas zbuduje, że my staniemy w blokach i będziemy wiedziały, po co tu jesteśmy i jesteśmy pewne swoich umiejętności i to spowoduje, że skuteczniej zrobimy to, co mamy do zrobienia. Czyli może to nie jest złe, tylko to nie jest twój styl pracy. To nie jest twoja filozofia budowania pewności. Pytanie, czy stawianie siebie w roli faworyta w przestrzeni publicznej na przykład i takie zadeklarowanie, po co przyjeżdżam i świadomość poziomu sportowego równa jest temu, może ja troszeczkę się nieprecyzyjnie wyjaśniłam, co robimy wtedy, kiedy wchodzimy na arenę sportowej rywalizacji. Bo wtedy, kiedy już na tej arenie jesteśmy, będę absolutnie tutaj bardzo bliska cały czas tego, co powiedziałam, czyli... Praca, 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 praca. Zadania do wykonania, czy to na poziomie czysto technicznym, taktycznym, czy mentalnym. Natomiast jeżeli... pamiętasz skoczków narciarskich? Był taki czas, kiedy oni odpowiadali tak samo właściwie na każde pytanie? Tak. Tu i teraz liczy się tylko ten jeden dobry skok. I to też jest jakaś strategia. Być może ten zespół wypracował sobie inną. Wiem, że siatkarze w ogóle w ten sposób akurat nie mówili, ale kto wie, czy oczekiwania z takiej właśnie czysto społecznej perspektywy i po prostu świadomość tego, że jednak one istnieją, nie stały się przytłaczające. Przedostatni telefon? Być może nie, być może jeszcze odbierzemy z dwa, ale odbieramy teraz ten. Kto jest z nami? Cześć dziewczyny, cześć. Grzesiek z tej strony. Cześć Grzesiek. Mam takie dwa pytanka, może najpierw takie krótsze, prostsze, szybkie. Od razu mówię, nie oglądam od początku, może już się to pojawiło, natomiast chciałem zapytać o różnicę, jeśli chodzi o sportowców z takich dyscyplin typowo technicznych, czyli na przykład jakiś właśnie tenis, skoki narciarskie, coś takiego, oraz takie dyscyplin prostszych, typu biegi, typu pływanie, kolarstwo, tego typu. Czy tutaj jest jakaś różnica, że na przykład ci sportowcy tych pierwszych wymagają znacznie dużo więcej pracy i też jakichś częstszej współpracy z psychologiem? Czy to wręcz, czy to jest takie, tak się wydaje, ale tak naprawdę nie ma reguły? Ta praca jest inna, dlatego że w dyscyplinach szczególnie takich wytrzymałościowych duży nacisk bardzo często
kładzie się na pracę z takim lękiem przed zmęczeniem, przed wyczerpaniem, na taką pracę związaną z tym, w jaki sposób właśnie pokonywać takie granice dotyczące zmęczenia. Natomiast w dyscyplinach technicznych często taki trening mentalny jest oparty właśnie o to, w jaki sposób odtwarzać ruch, jak tworzyć automatyzmy też bardzo często. Ta praca jest, natomiast też warto pamiętać o tym, że te różnice dotyczą absolutnie tego, jak funkcjonują poszczególni zawodnicy. No i tutaj jeszcze nie użyłam tego stwierdzenia, bo bardzo się pilnuję w dzisiejszym programie, ale to zależy. Ulubiona odpowiedź psychologów na każde pytanie, to zależy po prostu. Okej. Okay. No, bardzo mi się podoba ta odpowiedź, bo w sumie tak się fajnie teraz połączy z drugą częścią, bo też no, nawet na przykładzie teraz ostatnich wydarzeń, jeśli chodzi o lekką atletykę, no to możemy sobie zobaczyć też, jak różnymi wymogami się cechują różne biegi. Na przykład taki zawodnik, który startuje na 100 czy na 200 metrów, no to tam wiadomo, ten stres jest największy przy starcie, żeby dobrze wystartować, mieć dobrą reakcję. No, natomiast na przykład jakiś taki bieg na 800, na 1500, no to z kolei się właśnie pojawia tutaj jakaś tam rzecz związana z jakąś rywalizacją bezpośrednią, ustawieniem się na torach. No taktyka. Na przykład jak patrzyłem, jak Patryk Dobek biegnie, no to no powiem szczerze, no ja bym miał pełne gacie, jakbym wiedział, że tam po tych 100 metrach muszę po prostu się ustawić po wewnętrznej. Mhm. Także jak wygląda takie bezpośrednie przygotowanie z psychologiem przed startem, w zależności właśnie od tego, czy tam sportowiec właśnie przygotowuje się do takiego na przykład krótkiego dystansu, jakiegoś sprintu, tudzież właśnie dłuższego. No to, co tutaj właśnie słyszałem, jeśli chodzi o to przygotowanie na przykład na znoszenie wysiłku. Natomiast no też osobiście właśnie trenuję sporty wytrzymałościowe i na przykład w moim przypadku no to bardziej jest ta kwestia, no nazwijmy to taktyczna, żeby coś tam nie przeholować, a jakby samo znoszenie wysiłku dla mnie nie jest takie istotne. Pytanie, czy właśnie sportowcy tak do tego podchodzą podobnie jak ja to powiedziałem, czy to też zależy? To jest rzeczywiście istotna kwestia, trochę dotykająca tego, o czym mówiłyśmy, znajomości dyscypliny, że właśnie warto, żeby psycholog znał dyscyplinę sportu, którą uprawia zawodnik, żeby też dopasować odpowiednio narzędzia. No, drugą kwestią jest to, żeby być w porozumieniu z trenerem przede wszystkim, który prowadzi sportowca, który jest trenerem tej dyscypliny wiodącej, żeby wiedzieć, jakie są czysto sportowe cele i zadania i też do tego dopasowywać narzędzia takiego treningu mentalnego, czy właśnie dany zawodnik, załóżmy, ma taką tendencję, że zostaje z tyłu w pierwszej fazie dystansu, a potem goni i trenerowi zależy na tym, żeby troszeczkę mocniej zaczynał, czy może odwrotnie, a może widzi, że na przykład ten zawodnik na treningach, załóżmy biegając rozluźniony, w jakiś sposób no, pokonuje te kolejne bariery, kolejne granice, kiedy przychodzi start, to spięty powoduje, że na przykład mięśnie szybciej się zakwaszają i on nie jest w stanie właściwie dobiec, tak, i finiszować. Tych zmiennych jest na tyle dużo, że ważne jest to i co często powtarzam w mojej pracy, żeby trochę tak uszyć ten program tego treningu mentalnego na miarę. I znowu do tego bardzo ważna jest komunikacja. Pytałaś o tę komunikację z trenerem w sportach zespołowych, ale ona w sportach indywidualnych tak naprawdę jest tak samo istotna. Jeżeli chodzi o lekkoatletykę, no to tam każda dyscyplina, każda konkurencja też no, cechuje się znowu innymi tajnikami i szczegółami. Widzieliśmy na przykład takie obrazki australijskiej zawodniczki skaczącej wzwyż, która po każdym kroku siadała, nie wiem czy widziałaś, i ona siadała z notesem, sobie coś notowała. Nie. No i pół internetu pytało, co to. Okazało się, ona sama zainteresowana zabrała głos. Czy to jest ta sama zawodniczka, która potem miała koszulkę z jakimiś tam swoimi wynikami? Właśnie tego nie pamiętam, nie kojarzę. W każdym razie z tym notesem chodziło o to, że ona oceniała w skali każdy swój skok po to, żeby trochę odseparować od tego komponent emocjonalny i móc przyjrzeć się temu, na czym bardziej ma się skupić, oddając następny skok. Na przykład od 0 do 6 czy coś w tym stylu. Czyli szyjemy na miarę, szukamy tego, co będzie optymalne. Dlatego też nie trwa to miesiąc, tylko ten proces bywa dłuższy. I dlatego tak ważne jest właśnie to, żeby mimo wszystko to była praca na relacji, żeby od zawodnika płynęła informacja, czego potrzebuje, z czym się mierzy, co jest dla niego wyzwaniem i żeby wówczas psycholog był w stanie odpowiednio zareagować. Czy jest jeszcze z nami widz?
nie ma z nami widza, ale jest kolejny, to odbierzmy ten kolejny telefon i to będzie przedostatni telefon, bo już dobijamy do 2 godzin, a jest jeszcze jeden temat, o który chciałam cię zapytać, którego nie odpuszczę, bo odpuściłam Naomi Osakę. A czemu? No to możemy na koniec. Bo dyskusyjny temat. Okay. Ale posłuchajmy, kto jest z nami? Halo. Kuba. Cześć, Kuba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zapytać o też relacje z psychologiem w stosunku do dzieci, które trenują. Myślę tutaj o 7, 8, 9-latkach. Czy one też potrzebują kontaktu z psychologiem sportowym? To jest super, super pytanie. Nie ma tak naprawdę takiej dolnej granicy wieku, której powiedzielibyśmy nie, tu nie wolno wprowadzać takiej pracy, a tutaj należy. Natomiast ja osobiście jestem wielką zwolenniczką tego, że jeżeli wprowadzamy takie oddziaływanie dla dzieci, to żeby ono zaczynało się od takiej pracy czysto w zakresie psychologii rozwojowej, żeby to był psycholog dziecięcy, niekoniecznie psycholog sportowy, nie wprowadzający treningu mentalnego, tylko na przykład pracę w grupach, nad komunikacją właśnie, nad uczeniem się powoli asertywności, czyli tego, jak wyrażać swoje potrzeby, żeby nie naruszać przestrzeni innych osób. Jak budować pewność siebie. Czyli absolutnie nieukierunkowany na sukces. No nie, tym bardziej, że świat odchodzi od wczesnej specjalizacji i ja chyba wiem, jakie to jest pytanie o dzieciaki na igrzyskach. Tak. Więc dziękuję, Kuba. Tak, dobrze pamiętam, Kuba? Tak. Bardzo ci dziękuję za ten telefon, bo mój ostatni pytanie, temat dotyczy dzieci na igrzyskach olimpijskich. Połączymy odpowiedzi. To zadaj pytanie, proszę. Jaki jest twój stosunek? Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękujemy. Pozdrawiamy cię. Wydaje pozdrowiła Igę Świątek, bo jestem ogromnym fanem. Wiesz co, no, jaki jest twój stosunek do tego? Czy ty uważasz, że to jest za wcześnie? Czy to jest okej, że 12, 13, 14-latki rywalizują, startują, mierzą się z porażką? Bo wiesz, jak patrzę na 14-letnią Chinkę, która wygrywa złoto, która deklasuje swoje rywalki o jakieś 100 parę punktów i dowiaduje się, że ma złoto olimpijskie, to ja patrzę na nią i ja nie widzę, że ona jest w pełni świadoma tego, co osiągnęła. Nie widzę w jej mowie ciała radości z tego złota olimpijskiego i tak naprawdę myślę sobie, czy to jest okej. Mm-hmm. Podejrzewam, wiesz, zacznę może od takiej najmniej chyba poruszanej kwestii w tym kontekście, bo sporo tych bardzo młodych sportowców było w skateboardingu rzeczywiście. Tak. I to jest tak, to są takie dyscypliny skateboarding, surfing, one są bardziej związane z kulturą, często ludzie tym żyją od bardzo wczesnych lat i ta ścieżka rozwoju jest troszeczkę inna, ale świat odchodzi od wczesnej specjalizacji w sporcie. Coraz więcej mówimy o tym, że i głośno, i bardzo, i powinniśmy jeszcze głośniej mówić o tym, że warto jest pokazywać dzieciom świat sportu w formule różnych dyscyplin. Michael Phelps, wspomniana Michaela Schifrin, taki Adam Peaty, pływak doskonały brytyjski, na przykład wielu innych znakomitych sportowców, uprawiało wiele sportów do pewnego etapu i to do takiego etapu, wiesz, 12 roku życia, na przykład właśnie, kiedy dopiero podejmuje się taką decyzję, to która dyscyplina jest mi najbliższa i gdzie zaczynamy wprowadzać bardziej ustrukturyzowany trening. Mówi się o tym, żeby poświęcać ten czas na kształtowanie ogólnych cech motorycznych, szybkości, siły, potem wytrzymałości, zwinności, koordynacji, żeby poświęcać ten czas właśnie na rozwój kompetencji społecznych, na takie budowanie stabilnej samooceny, pewności siebie, bo to potem zostaje z nami niezależnie, czy sport uprawiamy, czy nie i jaki to będzie sport. Nad tym, żeby kształtować bardzo takie zdrowe relacje sportowych rodziców z dzieciakami, które ten sport uprawiają. Na tym, żeby nie wartościować życia wynikiem, zwycięstwem lub porażką. Wiesz, że jak przychodzą sportowcy do gabinetu, to bardzo często, jak mówią o tym, że wygrali, no to są zadowoleni, czują się wtedy dobrym człowiekiem, takim wartościowym człowiekiem, a jak przegrywają, to oddziaływanie na tożsamość jest tak silne, że czują się mało wartościowymi ludźmi, słabymi ludźmi. Mm-hmm. Nie myślą o sobie, przegrałem. Mm-hmm. Ale nastolatkowie też, ci, którzy trafiają. No właśnie, o to chciałam zapytać. Dzieciaki tak samo.
Dzieciaki czyli tak one samo. Są na tyle świadome, bo tak. Wiesz, chodzi mi o tą świadomość. Czy dziecko jest, 12-13-letnie dziecko jest świadome tego, co osiągnęło, bo ty mówisz o skateboardingu, mówisz trochę o desce. Patrząc na ten cały skateboarding, to mam wrażenie, że to był taki trochę playground. Wiesz, te dziewczyny, które tak naprawdę się wspierały, kibicowały sobie, wiesz, misiaczki dawały. Dlatego mówię, że to jest akurat troszeczkę inna trochę droga. Inna para kaloszy, ale już 12-letnia ta Hendzaza, Syryjka, która w tenisie stołowym w singlu rywalizowała z 39-letnią zawodniczką. Oczywiście przegrała w pierwszej rundzie 4-0. I potem ta 14-letnia dziewczynka, która uprawia skoki do wody. No, my też mieliśmy też 15-letnią pływaczkę amerykańską. Mm-hmm. Było sporo tych młodych. To wiesz, no ja tego nie kupuję, bo mówię, ten skateboarding to taki trochę miałam wrażenie, że spotkały się dziewczyny z osiedla i kibicowały sobie i tam ta nawet Sky Brown opowiadała, że nie było tam w ogóle żadnego cienia rywalizacji między nimi, więc takie to trochę nawet mnie nie pachniało sportem, no bo jeśli jedziesz na Igrzyska Olimpijskie, no to jednak masz tego ducha rywalizacji. Tutaj no i to też jest bardzo eksperymentalna dyscyplina, gdzieś tam wprowadzona dopiero teraz, więc rzeczywiście to możemy zostawić. Natomiast jakby ta tendencja, która funkcjonuje na świecie, o której powiedziałam, bardzo przeczy temu, że startują tak młode osoby na Igrzyskach Olimpijskich. Z drugiej strony warto pamiętać, że to też jest mimo wszystko promil. Te bardzo młode osoby, to jest bardzo niewielki odsetek i prawdopodobnie też tak głośno jest o tych osobach właśnie dlatego, że to są wyjątki. Natomiast nadal oczywiście są takie dyscypliny sportu, jak łyżwiarstwo figurowe, jak gimnastyka, jak pływanie właśnie, w których rozpoczyna się trening, taki wiesz, ustrukturyzowany trening, kiedy dzieciaki mają 6 na przykład lat czy 7 lat. I coraz więcej jest dyskusji na temat tego, czy to jest zdrowe, czy to jest potrzebne, szczególnie, że kariery sportowe dzisiaj są coraz dłuższe, bo coraz lepiej funkcjonuje medycyna, coraz lepiej funkcjonuje fizjoterapia, przygotowanie motoryczne, no i też jednak ten aspekt psychologiczny do tego dołącza. My uważamy, że nie, ci, którzy edukują i zwiększają świadomość społeczną, że warto jest te specjalizacje opóźniać w miarę możliwości, żeby wydłużać ten czas, żeby dawać dzieciom szansę na to, żeby w ogóle wybrały swój sport. Kiedy dziecko ma 6 lub 7 lat, nie ma szansy wybrania swojego sportu. Ja zaczynałam od tańca towarzyskiego, tak jakoś tak przypadkiem z przedszkola trafiłam. Potem biegałam, ale dlatego, że byłam w klasie lekkoatletycznej w szkole podstawowej i to wszystko w jakiś sposób, zobacz, przychodziło do mnie ze struktur, w których funkcjonowałam, w takich grupach rówieśniczych. I dopiero później, chwilkę później, w wieku tam chyba 7 czy 8 lat, ja wprawdzie rzeczywiście wcześniej, ale to wynikało z miejsca, w którym mieszkałam, bo mieszkałam nad jeziorem i to było bardzo u nas popularne, trafiłam do klubu żeglarskiego. Tylko, że u mnie było tak, że jak ja na tę łódkę sobie weszłam raz, to już powiedziałam, nie chcę z niej nigdy schodzić. I ja miałam ogromne szczęście, że od razu trafiłam na swój sport. I jakkolwiek poetycko to nie brzmi, dla mnie trening nigdy nie był za karę. Karą było nie pójść na trening. Natomiast warto jest dzieciom dać szansę, żeby wybrały swój sport, żeby wtedy, kiedy decydują się już na trening, i pojawi się kryzys, a zawsze w sporcie wyczynowym pojawia się kryzys. Czasami to jest kontuzja, czasami to jest trudniejszy czas pod kątem wyniku, nie wiem, relacji z trenerem, relacji w grupie, napięcia, zmęczenia, stresu, żeby łatwiej było sobie z tym kryzysem poradzić, żeby mieć rzeczywiście taką fundamentalną pasję w sobie. Dzisiaj obserwujemy w badaniach, w danych coraz więcej wypaleń, rezygnacji z uprawiania sportu przez osoby nastoletnie, między innymi właśnie dlatego, że ten pierwszy etap zostaje zaniedbany. I tutaj oczywiście ogromny apel o to, aby edukować rodziców, trenerów, bo to do nich należy to stabilne prowadzenie tego obszaru wychowania poprzez sport. Wiesz, ja byłam miesiąc temu, Krzysiek Ignaczak, były siatkarz, reprezentant, zaprosił mnie do współpracy w swoim projekcie Szyjemy Sport na Miarę. To jest kapitalna akcja, polecam wszystkim, jeśli w okolicy gdzieś widzicie ogłoszenie, że będzie Krzysiu Ignaczak i Marcin Lijewski i Czarek Trybański ze swoją akcją, to naprawdę polecam, bo to chłopcy robią kapitalną robotę. Natomiast co ciekawe, na końcu tego kampu jest tor przeszkód, zawierający 3 dyscypliny, koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. I startuje rodzic z dzieckiem, bo obligo, żeby w ogóle zgłosić się na ten kamp, musi przyjść rodzic z dzieckiem.
I ciekawe dla mnie, ciekawa była dla mnie obserwacja, że zasada jest taka: pierwsze biegnie dziecko, potem biegnie rodzic. Strzelam, piękne pole strzelam, do obserwowania 50% interakcji. Rodziców, 50% rodziców w momencie sygnału, który rozpoczyna rywalizację, ma centralnie w dupie to dziecko. Przepraszam za wyrażenie, ale ma centralnie w tyłku to dziecko. I lecą. Tylko leci na złamanie karku. Ten dzieciak bie... Znaczy, to jest, my się oczywiście ale teraz śmiejemy, ale to, znamienne, ale to w gruncie rzeczy nie jest, nie jest wcale śmieszne, bo tak naprawdę w całej tej akcji chodzi o to, żeby dzieciaka zarazić sportem, a nie 45-letniego faceta, który tak naprawdę karierę sportu już... Ale to pokazuje rozburzenie ambicji, nie? Takiej rywalizacji gdzieś w tym wszystkim. To jest bardzo dobrze, ważne, że ta rola rodziców wybrzmiała. Tak. Jestem na przykład w Kanadzie, jest taki, oj, tu już też do znudzenia o tym powtarzałam i opowiadałam, ale w Kanadzie, wiesz co, jest taki program, który się nazywa Long Term Athlete Development i on zaczyna się, jest taki strukturalny, państwowy, później dystrybuowane są odpowiednie formuły tego programu do poszczególnych związków sportowych, w ślad za tym idą pieniądze na szkolenie, ale między innymi on się zaczyna w ogóle od narodzin dziecka i one są, opisane są poszczególne etapy rozwoju dziecka w aktywności fizycznej. I pięknie opisana tam jest na przykład rola rodzica, począwszy od tego, jak pobudza i kształtuje zdolności motoryczne dziecka na tym najwcześniejszym etapie, jak uczestniczy jako wsparcie, jako kibic, jako fundamentalny element tej sportowej drogi dziecka. I tak naprawdę myślę, że wielu sportowców na absolutnie mistrzowskim nawet poziomie nie powie o tym, mając już takie, wiesz, świadome, stabilne relacje ze swoimi rodzicami, że rodzice są absolutnym, fundamentalnym wsparciem w tej sportowej drodze i absolutnie nie wolno tego nie doceniać. Tak wracając na chwilkę do tego, co powiedziała Szyfrin o tym, żeby nie być samotnym i samemu, to rodzic jest właśnie jednym z tych fundamentów i filarów, który zawsze przy dziecku, nawet jeśli to jest dorosły, to nadal jest dziecko dla rodzica, jest. Mhm. Można byłoby ten dokument przetłumaczyć i wdrożyć polski system. Ja go przetłumaczyłam, nawet go zaadaptowałam kiedyś do polskich warunków, do naszego czynnika kulturowego całego. Mam nadzieję, Justyna Kowalczyk ostatnio napisała po igrzyskach o tym na Twitterze, że polski sport bardzo potrzebuje merytorycznej, dużej, szeroko zakrojonej debaty i mam nadzieję, że być może kiedyś będzie szansa, żeby o tym szerzej po prostu porozmawiać w gronie ekspertów. Mam taką głęboką nadzieję. Odbieramy ostatni telefon już dzisiaj. Halo, halo. Dobry wieczór. Cześć. Dobry wieczór. Kamil z tej strony z Krakowa. Ja mam takie pytanie odnośnie oczywiście presji. Jak to wygląda z pani perspektywy, od pani Darii? Pomówicie, że sporty drużynowe to jest inny rodzaj presji, że jest odpowiedzialność na całą drużynę. Ale nie wiem, czy do końca tak można powiedzieć, bo na przykład w czasie tego Euro Morata cały czas marnował sytuację. Cała Hiszpania mówi: Enrique, zdejmij tego Moratę. Mhm. Życzyli mu nawet śmierci hejterzy. Tak samo Argentyna, Mistrzostwa Świata 2014. Higuain zmarnował sytuację jedną. Copa America jedno, następne, drugie. I tak samo. Zawodnik wie, zawaliłem. Przeze mnie drużyna nie zdobyła mistrzostwa. No i tak, no bo tak w tenisie albo w innym sporcie indywidualnym. Zawaliłem, no trudno, no ja nie wygrałem. A tak to ja nie wygrałem i 22 kolegów moich nie wygrało. Mhm. Jak sobie z tym poradzić? Poczucie winy i poczucie odpowiedzialności za zespół, jeżeli na przykład jest się liderem, czy to takim sportowym liderem, jak wspomniani nawet piłkarze, czy takim emocjonalnym, jest bardzo silne. Bywa bardzo silne wtedy, kiedy pojawia się porażka. Rzeczywiście bywa nawet niewspółmiernie duże do tego, że właśnie ten zawodnik odpowiada sam za siebie. Tutaj absolutnie zgadzam się. I wówczas znowu z jednej strony dobrze wypracowane relacje w zespole, stabilne wsparcie w tym zespole i też takie zobaczenie przez sportowca tego, że mimo tego, że on odczuwa to poczucie winy, to nie jest obwiniany z zewnątrz też za to, co się wydarzyło, jest niesamowicie cenne. Wsparcie ze strony trenera, absolutnie. No ale na koniec dnia jasne, że każdy sportowiec zostaje ze swoimi emocjami niejako sam wtedy, kiedy gasną światła. I właśnie między innymi to powiedziała Simone Biles,
bo jej oświadczenie i wycofanie się z rywalizacji drużynowej właśnie w Tokio, które dopiero potem skutkowało kolejnymi wycofaniami z konkurencji indywidualnych, związane było z tym, i ona tak to argumentowała, że nie jest pewna swojej dyspozycji z uwagi między innymi właśnie na bardzo silny stres i dlatego nie ma takiej odwagi, aby ryzykować potencjalny medal dla całego grupy. Zespołu. A jak taki, skoro on mówi, on sobie pomyśli, taki sportowiec i będzie cały czas pamiętał, przeze mnie przegrali, żeby sobie tym nie załamać kariery na przykład, bo to przez to cały czas może o tym myśleć i cała może później już się, żeby się to odblokował, odbił od dna. To jest bardzo też indywidualna kwestia, bo niektórzy zawodnicy posiadają więcej właśnie zasobów i umiejętności, żeby przepracować to niepowodzenie, o czym już dzisiaj mówiłyśmy, jak to zrobić, kiedy jest czas na to, żeby przepuścić te emocje, kiedy dokonać analizy. A są tacy, z którymi to dłużej zostaje i to zresztą też dzieje się i w indywidualnych, i w zespołowych sportach. Natomiast no, to jest między innymi bardzo takie istotne, chciałam powiedzieć wdzięczne, ale to takie chyba niefortunne w tym temacie słowo, pole do pracy właśnie psychologicznej, żeby z jednej strony sportowiec nie jest swoim sportem, jest przede wszystkim człowiekiem, żeby to nie rzutowało na jego tożsamość w taki sposób, o jakim tu rozmawiałyśmy, a z drugiej strony, żeby miał w sobie wolę i gotowość właśnie do tego, żeby wracać niejako do tych rzeczy trudnych, szukać przyczyn, źródeł i minimalizować te czynniki po to, żeby następnym razem, kiedy znajdzie się być może w podobnej sytuacji, być bogatszym o doświadczenie i wykonać krok dalej. Nie mamy już widza na łączach? Nie mamy już. Dobrze. Myślę, że będziemy powoli kończyć, Daria, ale rzeczywiście na koniec zapytam cię o tą Naomi Osakę. No, chociaż pytań. Chociaż muszę przyznać, że był taki moment przed ostatnim telefonem, który tak pięknie nam spinał klamrą, ten Hyde Park, o tej debacie, która jest rzeczywiście, mam wrażenie, nieprawdopodobnie potrzebna. Ale wiesz co, to jest, to może być rozwinięcie tego wątku, właśnie wątek Naomi. Dobrze, to w momencie, w którym myśmy płakali po Idze, to chwilę później Japończykom odpadła ich największa gwiazda, która zapalała znicz olimpijski, która była główną też kandydatką do medalu. I teraz bardzo dużo rzeczy wychodzi po tym odpadnięciu. Najpierw Naomi Osaka protestowała przeciwko relacjom z mediami, tłumacząc, że to bardzo mocno obciąża sportowca, co jest w moim rozumieniu trochę niepoważne, bo dzisiaj sport bez mediów absolutnie nie ma racji bytu, a dzisiaj słyszymy, że Naomi Osaka padła ofiarą w ogóle jakichś rozgrywek politycznych, Japońskiego Komitetu Olimpijskiego, że tam dwóch gości zostało oskarżonych o seksizm i tak naprawdę bardzo im pasował ten scenariusz, w którym kobieta zapala znicz i jest tą główną postacią Japońskiej Federacji. A jak ty to widzisz? Ja myślę, że mimo wszystko sam wątek zapalenia znicza olimpijskiego, który ponad wszystko, zaznaczmy to, jest ogromną nobilitacją, jest ogromnym zaszczytem dla każdego sportowca, który ma ten przywilej. Ja to w ogóle pamiętam chyba najbardziej, to chyba Cathy Freeman jednak w Sydney w 2000 roku i ten wątek aborygenów i potem ona wygrywająca jeszcze te 400 metrów. Ostatnio rozmawiałyśmy chyba właśnie z Igą o tym w Tokio i miałam normalnie ciarki, jak sobie to przypominałam. Natomiast to jest zaszczyt. I fantastycznie, absolutnie, że... To jest też presja. Tak, ale jakby zacznijmy, wiesz co, chciałabym jednak od tego zacząć, że zaszczyt, że to cudownie, że taki sportowiec, młody, obiecujący, jakby gwiazda bezsprzecznie w swojej dyscyplinie miała taką możliwość. Jasne, że to jest obciążające, jasne, że tym bardziej, jeżeli ktoś na przykład za dwa dni czy następnego dnia ma start, to jest to dodatkowy czynnik stresu. Zresztą o tym często rozmawiamy w kontekście na przykład uczestniczenia w ogóle w ceremonii otwarcia igrzysk, jeżeli dosyć szybko zaczyna się rywalizację. Natomiast cała,
cały wątek pojawienia się Naomi Osaki w centrum dyskusji, chyba w epicentrum nawet, o zdrowiu psychicznym miał miejsce dużo wcześniej, bo na Roland Garros tegorocznym. Na tak, ona wtedy tam jakby ogłosiła jedno do oświadczenie. Trochę. Mhm. Tak, powiedziała, że nie będzie udzielała wywiadów. To wiąże się po prostu w myśl regulaminów w tenisie z karami finansowymi. Te kary zostały nałożone. Ona później wycofała się z turnieju i powiedziała, czy wygłosiła takie oświadczenie, w którym zaznaczała, że od kilku już lat cierpi na epizody depresji i lęku. Bardzo dużo mówi o tym, że środowisko powinno się zmienić, że system, który funkcjonuje obecnie, nie jest wspierający dla sportowców. I bardzo wiele jest głosów, że takich, które mówią, że trochę oczekuje się i czeka się na to, co zrobi sama zawodniczka, która pozycjonuje sama siebie niejako jako twarz społecznych przemian, wspierając różnego rodzaju inicjatywy społeczne też, która jest bardzo takim silnym głosem i ona zabiera swój głos w wielu kwestiach. Co zrobi, aby wspierać zmianę tego środowiska i systemu? Z drugiej strony ja jako psycholog niesamowicie zawsze zachęcam najpierw do tego, żeby dbać o siebie, żeby zadbać o swoje zasoby, o takie swoje emocjonalne bezpieczeństwo, też o swój komfort, jeżeli mierzymy się z takimi trudnościami, a gdzieś mimo wszystko w dalszej kolejności walczyć. Troszkę tak, trochę jakby zabierać taki głos w przestrzeni publicznej, nawołując właśnie do zmiany systemu. To właśnie moim zdaniem, bardzo ostrożnie staram się na ten temat wypowiadać i ważę słowa, różni postawę Naomi Osaki od Simone Biles, która właśnie w Tokio powiedziała, ja potrzebuję czasu, ja muszę o siebie zadbać, ponieważ mierzę się z bardzo dużymi wyzwaniami i to musi być czas dla mnie. Natomiast tutaj ten kontekst jest trochę inny. Wiem, że pojawia się coraz więcej krytycznych komentarzy w sieci na temat właśnie tej postawy versus też jednak, co ważne, szczególnie w tenisie, w sporcie, który jest dyscypliną globalną, który trochę stoi w kontrze z wizerunkiem Naomi Osaki, takim publicznym wizerunkiem, wizerunkiem w mediach społecznościowych, we współpracy z partnerami. I to jest coś, co mnie może nie niepokoi, ile trochę budzi taką moją wątpliwość i chciałabym, żeby jednak dyskusja właśnie o zdrowiu psychicznym sportowców zmierzała najpierw w stronę tego, żeby jednostka dbała o siebie też, najpierw przede wszystkim o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo na poziomie zdrowia emocjonalnego i psychicznego, z powodów, o których dziś chociażby rozmawiałyśmy. Nie twierdzę oczywiście, że środowisko mediów nie wymaga edukacji, bo jasne, że tak. Niektóre właśnie czy pytania, czy postawy mogłyby znacząco ulec pewnego rodzaju poprawie i mieć w sobie więcej empatii, ale tutaj absolutnie też zgadzam się z tobą, że dzisiaj sport, szczególnie topowy, bez mediów i tradycyjnych, i social mediów nie będzie istniał. Nie będzie. I to jest pole do tego, aby kreować współpracę, skuteczną, długofalową współpracę opartą na takim poszanowaniu, wzajemnym szacunku. Co ważne, i to napisałam od razu wtedy, kiedy Naomi się wycofywała z French Open. W tym wszystkim na pewno warto pamiętać o tym, że choć mamy prawo do swoich opinii, to nie ferujmy wyroków na temat zdrowia psychicznego żadnej osoby, ponieważ nie wiemy, jaka historia za tym stoi. Twoja opinia dotarła do Naomi Osaki? Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. A tak się zastanawiam, czy Naomi Osaka ma dobrych doradców, bo to się ten jej cały protest przeciwko konferencjom prasowym tuż po meczu, no jest absurdalny. Wiesz co, jako że właśnie wykonuję taki zawód, jaki wykonuję, to nie będę się, nie odniosę się do tego z uwagi właśnie na specyfikę mojej pracy, aczkolwiek widzimy, no przecież widzimy bardzo wyraźnie, że jest to przedmiot żywej dyskusji. Mam nadzieję, że przede wszystkim odnajdzie gdzieś spokój i pewien komfort i że no, uzyska takie wsparcie, które pozwoli komfortowo funkcjonować w tym, czym się zajmuje. Mhm. Taria, kończymy. Bardzo dziękuję. Kończymy, bo już przekroczyliśmy. To jest najdłuższa rozmowa i taka największa przestrzeń, którą miałam do tej pory, żebym mogła o tej psychologii porozmawiać, za co jestem bardzo wdzięczna. To ja bardzo dziękuję, że udało nam się w końcu złapać się, dograć termin. Tak. Że i ty mogłaś, i ja mogłam. Czy dobrze wychodzisz na selfie? Na selfiekach? Nie wiem, sprawdźmy. Słuchajcie, w czwartek kolejny Hate Park.
po meczach Raków Częstochowa zagra ze Śląskiem Wrocław. Rakowa i Śląska, aha, przepraszam, Raków i Śląsk zagrają swoje mecze w pucharach i po tych meczach będzie Hate Park. A potem o 19 w piątek wyjątkowy Hate Park, bo to będzie Hold Park. Poprowadzi go Krzysiek Stanowski, za którym z pewnością się stęskniliście. I w sobotę z Powstańcami Warszawskimi będzie ten Hold Park. Przepraszam, jeśli nie dopowiedziałam. A w sobotę z paraolimpijczykami Michał Pol się z wami spotka, także bądźcie z nami. Historie. Ci, którzy nie byli dzisiaj z nami, to niech nadrabiają ten Hate Park, bo mam wrażenie, że on był bardzo wartościowy, bardzo edukacyjny i bardzo mocno uświadamiający. Dobra, to teraz Daria, cykamy sobie fotkę. Tutaj podobno trzeba patrzeć. Dobrze. I zawsze taki podbródek wychodzi. Tak jest. A za dzisiejsze 2 godziny i 12 minut dziękuję. Daria Abramowicz. I Iwona Niedźwiedź. Dobrej nocy. Dobrej nocy, dziękujemy. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Wspieraj biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno.